Cześć, kochani, tutaj Wojtek Land z tej strony. Słuchajcie, to wideo będzie interesujące tak naprawdę tylko dla tych, którzy szukają prawdy, którzy chcą zweryfikować pewne fakty. Także, jeśli nie chcecie weryfikować, jeśli trafi to, trafiła tutaj na ten kanał, na to wideo osoba, której nie interesuje sprawdzenie prawdy na temat pana pseudo-Nazara. No to trudno. To w takim razie przełączcie się na inne wideo, które może Was bardziej interesuje. To jest wideo przeznaczone dla tych inteligentnych widzów, którzy chcą sprawdzić, którzy chcą się troszeczkę potrudzić, nie zaufają mi tylko i wyłącznie na słowo, ale po prostu podejmą jakieś pewne kroki, żeby fakty weryfikować. No, ostatnio po, po w moich publikacjach opublikowałem trzy czy cztery wideo, w których pokazywałem, jak nazar. Posługuje się masą fałszywych kąt, masą fałszywych kąt, oczywiście musiał swoje pewne rzeczy wypodzić. Mm, pokażę Wam w jaki sposób manipuluje treściami. OK, i pokażę, to jest oczywiście tak jak powiedziałem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Jest to człowiek, który doskonale wie, co robi. Jest to człowiek, który robi to świadomie, który świadomie manipuluje treściami na swoim kanale po to, żeby uchodzić za najlepszego pseudowidza w Polsce. Oczywiście zarzuca mi tutaj jakieś rodzaje konkurencji, nie wiadomo czego, ale sami zresztą posłuchacie i zobaczycie. Słuchajcie. Tutaj był pewien komentarz, który już oczywiście został przez niego przeedytowany. To jest film 1 z 2, podsumowanie, i tak dalej. Nie, a nie, przepraszam. Przepraszam. E, nie, jednak to nie jest ta sama treść. To już zostało przeedytowane. Hmm. No tak spotykały go cierpienia. Uwaga! To jest pierwsza manipulacja, którą warto wziąć pod uwagę. Tak zwany szantaż emocjonalny i branie na litość. Spotykały go wielkie cierpienia, ataki ze strony jednej osoby. Otóż nie, doskonale wiemy i doskonale wielu widzów na moim kanale wie, że to ty byłeś Nazarku osobą, która zaatakowała nie tyle nawet mnie, co zaatakowała w pierwszej linii. Również moich moderatorów, ludzi, którym po prostu zaufałem, których kliknąłem, żeby byli moderatorami na moim czacie, zaatakowałeś ich. Także dobra. Przejdźmy tutaj do tego w takim razie analizy, takiej krótkiej analizy, jego wypocin, jego, że tak powiem, onanistycznego filmiku. Będę po kawałku oczywiście mody, modyfikował. Pamiętajcie, że to wideo zwróćcie uwagę na link, zwracajcie u niego uwagę na linki, dobrze? Nie powiem dlaczego, niektórzy się zorientują. Zwracajcie uwagę, co to jest za link. Uwaga, co to jest za link, to jest ważne. Dlatego, że niektórzy z was domyślą się, o co chodzi z manipulacją treściami. Jak to się dzieje, że kiedyś ogłasza, że był Trump, a potem ogłasza, że był Biden i twierdzi, że był pierwszy? Słuchajcie, zwracajcie uwagę na linki. Tytuł można modyfikować 200 razy, zmieniać 200 razy. Zwracajcie uwagę na linki. Dobra. Zakodowaliśmy link? OK. No dobra, zacznijmy i powoli po prostu przeanalizuję pewne, pewne rzeczy, dobra? Polsce do końca 2020 odpowiedzi na pytania, pytania globalne, wizje czyli 100 pytań do Nazara to to. Tutaj zaczyna się bardzo fajna rzecz. Nazar cały czas twierdzi, jak to on się nie zna, jak to on nie wie nawet, jak to się nazywa to coś, co ma podpięte do komputera, co łapie internet, jak to on się w ogóle nie zna, jak to on nawet nie pamięta, jak się coś nazywa. I tutaj nam robi pokaz, który tak naprawdę jest, powiem wam szczerze, ja używam, używam tego YouTube'a, swojego kanału aktywnie już pół roku i ciągle jeszcze nie wiem na temat tych wszystkich spraw, które on pokazuje. OK, to jest słuchajcie nawał statystyk, nawał różnego rodzaju analiz, nawał różnego rodzaju wykresów i po prostu nauczenie się tego wymaga czasu. Więc jest to ktoś, kto doskonale wie, co robi, doskonale wie, jak się poruszać po YouTubie, i tylko udaje idiotę. Udaje kretyna, żeby oczywiście brać na litość, jaki to on jest nieporadny, biedny, pokrzywdzony, jak to go nóżka, rączka boli, serduszko, tam cukier. Cukier to chłopie, ty masz chyba w kostkach, wiesz? A mi jak tobie cukier w kostkach skacze, to mi skacze woda w kolanie. No, a mojej znajomej miód w uszach. Dobra. Także to jest taki onanistyczny pokaz po prostu, jakim to wspaniałym kanałem jest jego produkt, jakim to wspaniałym jasnowidzem i jakim to oczywiście dowodem rzekomym jest na jego wspaniałość. Otóż, otóż jest to argument, to się nazywa bodajże ad numerum. Ad numerum, czyli ilość świadczy o jakości. Nie, argument ad numerum nie jest pseudologiką, jest fałszywym argum fałszywą argumentacją. Ilość widzów, ilość wejść, ilość, tam, ta statystyczna nie świadczy absolutnie o jakości tego, co oferujesz. Argument ad numerum. Jedźmy dalej. Najpopularniejsze filmy, o tu dokładnie jest, wizja o wojnie w Polsce, 21 tysięcy wyświetleń. Wydaje mi się, że tu jest więcej niż 21, aż kliknę na to, na ten film. No słuchajcie, zobaczcie, jakie kłamstwo. W tym jest 77 tysięcy. No tak, to jest znowu takie typowe dla niego udawanie idioty, jakby nie wiedział o co chodzi, doskonale wie, o co chodzi, doskonale wie dlaczego, co, po co i jak, jeśli chodzi o statystyki. Powiem wam szczerze, tylko ci, którzy prowadzą kanał i starają się prowadzić go, że tak powiem porządnie, douczają się tego tych wszystkich spraw, bo dla przeciętnego zjadacza chleba jest to absolutnie niezrozumiałe, jest to absolutnie nieprzystępne. On pokazuje, że wie, w czym się porusza. Wyświetleń to dlaczego? Mam statystyki, które. Tu jest wyświetleń 27. A, tu jest czas oglądania pokazany. Tam. No, no. Jak to się cofa? Tutaj jest czas. Właśnie takie udawanie, że nie wie, jak się cofa strony na internecie. Podczas gdy jest to człowiek, który manipuluje wideo. Potrafi zmontować wideo. Potrafi zmontować całkowicie fałszywy fałszywy obraz i podać go w taki sposób, żeby to niektórzy uważali za wiarygodne. Odnoszę się do takiego jednego filmu, który opublikował na mój temat, pokazując jakieś dziwne, fałszywe kody, gdzie po prostu spauzował kamerę, poprzełączał to, co trzeba, pokazał na ekranie coś zupełnie innego i wciskał ludziom kit. Tak, udajemy, że nie wiemy, jak się przełącza. Och, jak to się przełącza? Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiesz, Nazarku. Dobrze, jedźmy dalej. Z oglądania pokazane. Zaangażowanie. Czas oglądania. Aha. Aha, No, jest napisane czas oglądania w godzinach. Taha. Dobrze, filmiki. Wizja o wojnie w Polsce. Dalej. Bomba atomowa, inflacja w Polsce. Węgry nas oszukają, czy tam wykiwają. Przyszłość pisco z Ziobro. Wizja o wojnie w Polsce. Różne miasta. Czy z trzech, co, czeka Polsce do końca 2020? Taki mały komentarz mi się w tej chwili nasunął drogi Nazarku i drodzy widzowie, słuchajcie. Chwali się tą jakąś ilością, jakby to miało w ogóle jakiekolwiek znaczenie ilością wejść na jego wideo. No cóż trzeba powiedzieć jasno. Siostry Godleskie mają o wiele więcej wejść. A ja bym go nazwał w tym momencie taką godlewską polskiej ezoteryki. Także droga Nazarko, słuchaj, jesteś dla mnie od dzisiaj godleską. Słuchajcie, no, prawda jest taka Sami dobrze wiecie, patologia wszelkiego rodzaju cieszy się największą popularnością. Te wszystkie takie straszące, horrorowe wideo, horrorowe wizje, no niestety, prawda jest taka: ludzie wolą takie oglądać, bardziej sz szarują takie rzeczy niż jakąkolwiek pozytywną, pozytywną rzecz. Taka jest natura i psychologia ludzka. Tam, gdzie jest strach, tam jest większy podział. Informacji, przerzucanie po prostu. Zobaczcie, co się dzieje na Facebooku. Na Facebooku im bardziej patologiczny post, tym więcej ma wejść. I to samo jest poniekąd na YouTubie. Także znowu argument ad numerum. Ilość nie świadczy o jakości. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że ja wolę mieć mniej widzów, ale za to takich kumatych, niż na przykład setki tysięcy idiotów. Tak samo z moimi występami. Wolę mieć grupę 100 osób fajnych, dla których może, mogę występować, niż tysiąc po prostu idiotów, po, po, podpitych idiotów tańczących do Disco Polo pana Zenka. Dobra, jedźmy dalej. Dobrze, odbiorcy. W różnym wieku. W różnym wieku. Oczywiście, że odbiorcy są w różnym wieku, a jak widzicie, dalej wchodzi w pewne statystyki, które tak naprawdę przeciętny zjadacz chleba nawet nie wie o tym, że istnieją. Czyli jest to człowiek, który doskonale wie, co robi. Tak, są w różnym wieku widzowie. Nawet jak pokażesz za przeproszeniem gołą dupę, to będziesz miał milion wejść. OK, nazarku, nazarko. Więc droga nazarko. Pokaż najlepiej, przepraszam brzydko mówiąc, gołą dupę i będziesz miał milion wejść. I w tym momencie będziesz najświetniejszym oczywiście jasnowidzem w Polsce. Według tej logiki. Jedźmy dalej. Mamy 18, 24-latków, 25, 34-latków. Najwięcej mamy 45-latków, 50-latków i wzwyż, 65-latków plus. Mamy. Także jest się z czego cieszyć. No tak, jest się z czego cieszyć, jeżeli ta grupa wiekowa jest powyżej 50, bo ta grupa wiekowa, niestety, jest mniej obeznana z fałszerstwami internetowymi, jest bardziej jakby obdarzająca zaufaniem takie różne media. Jest to przede wszystkim grupa, grupa którą bardzo łatwo w internecie jest oszukiwać, o czym nazarka wie. Dobra, jedźmy dalej. Regiony, zobaczmy regiony. Czyli gdzie my jesteśmy, jako kanał? W Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach. Tu jest taka mała ciekawostka, którą usłyszeliście. Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, on bardzo często używa sformułowania my, co jest bardzo typowo manipulacyjną taką formą mówienia my. Dlaczego? Dlatego, że kanał jest nie wasz, tylko jego. Nie nasz, tylko jego. Nie wy jesteście, drodzy kochani, my jesteśmy, tylko on jest. Jego kanał pojawia się. Może, jeśli by powiecie w sposób naturalny, tam dro, zobaczmy, gdzie wy jesteście, drodzy widzowie, to byłoby prawdziwe. W momencie, kiedy on mówi, kiedy my jesteśmy, jest to manipulacja, jest to próba podejścia na zasadzie my, 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 my. My, my jako grupa, my. My, my jako sekta, no to jest taka uwaga na marginesie, jedźmy dalej. W Stanach Zjednoczonych, w Holandii, w Kanadzie, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, tam nas wyświetlają. Francja, Austria, Austria. Tam nas wyświetlają. Nie wyświetlają nas, tylko wyświetlają ciebie, na nazarze. Nie oszukuj widzów, nie rób z nich wała. Próbujesz im mówić, że to jest ich, to jest ich. Nie, to nie jest ich, to jest twój kanał egoistyczny, narcystyczny, twój kanał, twoje dzieło, twój twór, twój produkt. Nie my jesteśmy. OK? Dobrze? Realia Szwajcaria, Dania. Grecja, Czechy, Ukraina, Turcja, Bułgaria, Republika Południowej Afryki, Islandia, Przepraszam, nie sobie poleci, okay? Finlandia, Węgry, Meksyk, Słowacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, mi tego słuchać. Estonia, Pakistan, Rosja, Nowa Zelandia, Brunei... Nie wiem, czy zauważyliście, warto naprawdę podkreślić jego charakterystyczna modulacja, charakterystyczny sposób mówienia jest typowy dla ludzi, którzy uczyli się w seminarium. Nie wiem, gdzie on się tego nauczył, od kogo się tego nauczył. Nie jest to rzecz naturalna. Rzadko kiedy spotkacie kogoś, kto ma w taki sposób naturalny mówienia, to jest ewidentnie tak, jakby facet skończył seminarium. Może go nie skończył, ale może był, może był ministrantem yy, pocieszanym przez księdza w zakrystii zbyt często. Izrael, Litwa, Filipiny, Katar, Kurakao, Ekwador, Kambodża, Luksemburg, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia oraz Tajlandia. Wystarczyło powiedzieć, że kanał dociera na cały świat. YouTube dociera na cały świat. Więc znowu nie my, tylko Twój kanał na YouTubie dociera i je wyświetlany jest wszędzie. Nie, spo, nie, nie wspomniałeś kozich dupek, bo prawdopodobnie musiałbyś jeszcze kurczę, długą listę wymieniać. Więc słuchaj, po, powiedzmy sobie, drodzy kochani, szczerze, po co to jest? Po co to jest? Żeby stworzyć wrażenie ważności, żeby stworzyć wrażenie przebojowości, ważności. To jest nadużywanie po prostu w tym momencie znaczenia statystyk. Statystycznie krowa utopiła się. W stawie o głębokości 2 cm. To są statystyki. To o niczym jeszcze nie świadczy. Tak jak Wam powiedziałem, patologiczne nagrania, patologiczne, kogoś, kto gołą dupą jeździ po gwoździach, przyjmie się i będzie miało miliony wejść, co nie świadczy o jego jakości, a wręcz przeciwnie. I tutaj w tym przypadku też powiedziałbym, że jest właśnie wręcz przeciwnie. Że ponieważ kanał jest patologiczny, jadący po bardzo prymitywnych instynktach, dlatego jest bardzo oglądany. O, źródła przychodów, to jest ciekawe, bo ktoś mnie oskarżał. Ktoś mi gdzieś tam oskarżał, że ja kasę mam na tym kanale, a no to od początku. Okej, okay, teraz to warto skomentować na pewno. Słuchajcie, przede wszystkim, ponieważ Nazar używa masy fałszywych kont, masy, masy fałszywych profili, o czym już doskonale wiemy. Dlatego nie może nawet w tej chwili włączyć monetyzacji, bo to skończyłoby się dosłownie w ciągu jednego prawdopodobnie dnia, miałby kanto zamknięte, zlikwidowane, zbanowany kanał. Dlatego, dlatego Nazar nie włącza, Nazarka nie włącza. Monetyzacji, czyli zarabiania na reklamach, co jest zresztą nawiasem, mówiąc śmieszną kwotą na tym etapie rozwoju kanału. Jest to tak kwota niewielka, że można ją sobie tak naprawdę odpuścić, nie włącza tylko dlatego, że w momencie włączenia konto będzie, jakby jego kanał będzie bardziej pod lupą i w tym momencie skończysz je to bardzo szybkim ukróceniem i, z, i zbanowaniem. Z badowaniem z YouTube'a. YouTube jest bezlitosny, jeśli chodzi o to, dlatego że robienie fake engagementu, tak zwanego fałszywego ruchu, fałszywych komentarzy i tym podobne rzeczy, traktowane jest po prostu jak próba wyłudzenia pieniędzy. Dlatego on tego nie robi. Cały czas twierdził, że on w ogóle to robi za darmo, za darmo, za darmo. Podczas, jak już dobrze wiemy, pod, pod wieloma swoimi nagraniami umieścił numer konta, oczywiście bez podawania. Swojego imienia, nazwiska i tak dalej podał numer konta do robienia wpłat. Także gratuluję tym, którzy wpłacili. Tu nie ma w ogóle pieniędzy na tym kanale, ale muszę cofnąć aż do informacji początkowych, a więc przychody. Szacunkowe przychody 0 od początku kanału. Zero. RPM, co to jest RPM? To przychód z tysiąca wyświetleń. Zero. CPM, zero. Tu nigdy nie było żadnych y, przychodów. Bo ja nigdy nie miałem... Potwierdzam jeszcze raz to, co mówię. Nie było przychodów i nie będzie na razie, dlatego, że dopóki stosuję techniki, o których wspomniałem w swoich poprzednich nagraniach, nie może tego zrobić, bo skończyłoby się to natychmiastowym zamknięciem, zlikwidowaniem konta. O, same zera. Ja nigdy nie miałem... Reklam, reklam nie mam i reklam mieć nie będę. Także jak ktoś imputuje mi, że y, teraz nie mam reklam, ale przyciągam ludzi, bo chcę w pewnym momencie wejść z reklamami, by od razu mieć 1000 złotych czy tam 1000 euro. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Taki jest najprawdopodobniej twój cel. Uzyskać dużą oglądalność, włączyć reklamy i na dzień dobry zarabiać po prostu parę klocków no, do kieszeni. Taka jest rzeczywistość. Tak działa YouTube. Jak będziesz miał przy tej ilości wejść, które masz w tej chwili, statystycznie można powiedzieć, że przy tej tematyce, przy, tej, przy tych kategoriach uzyskałbyś zarobki może 200 dolarów. Może 200 dolarów na miesiąc. Może, tak? Może. Natomiast gdy skoczy ci oglądalność dziesięciokrotnie i włączysz reklamy, będzie to 2000, no to wiadomo, warto się porozbijać, prawda? A wiecie, kto tak imputował i w komentarzach, i w filmach? Oczywiście powiedziałem to w swoich filmach, bardzo otwarcie, więc nie udawaj po prostu tutaj idioty za przeproszeniem, drogi Nazarze. Powiedziałem to ja. Powiedziałem, bo ktoś zadał pytanie, no ale jaki mógłbyś mieć cel, skoro przecież nie wyświetlasz reklam? Cel z reguły, jak to mówią, tam zbrodnia, gdzie pieniądze. Tak? I najczęściej celem są różnego rodzaju takich ludzików, jak ty, są pieniądze. Także, no cóż, ja to powiedziałem. Ja, Wojciech Glanz, powiedziałem, że uważam, iż Nazar specjalnie podkręca widoczność swojego kanału, aby zyskać dużą oglądalność i wtedy konkretnie włączyć monetyzację, która przyniesie mu zarobek 2000 na przykład dolarów w ciągu miesiąca. Nie mam nic przeciwko, nie mam nic przeciwko nikomu, kto zarabia za pomocą wyświetlania reklam na YouTubie, dlatego że jest to forma gratyfikacji dla twórcy. Nie ma nic w tym złego. Nie ma nic w tym złego, ale jestem za tym, żeby grać uczciwie. A tutaj uczciwej gry nie ma. Nazar koło uczciwej gry nie stał. Dobra. To się je nieprawda, sieje po prostu zawiść i mówi. Co... Nie sieje zawiści i nienawiści, bo nie zazdroszczę ci twoich nędznych pieniążków, bo uważam tak, jak ktoś zarabia milion, to znaczy, że ja też mogę. Nigdy nie zazdrościłem wszyscy przyjaciele, którzy mnie znają, wiedzą, że czegoś takiego jak zazdrość we mnie nie ma. Bo wiesz co, ja już dawno wyrosłem z polaczkowości i tej ja pseudojanosikowości, czyli z czegoś takiego, takiego janosika, co to zabrać bogatym i dać sobie. Dawno wyrosłem już z tej pańszczyźnianej, że tak powiem, mentalności polskiej. I zresztą nawiasem mówiąc, nigdy we mnie zazdrości nie było. Bo jak ktoś ma dobry samochód, to znaczy, że jak ja się postaram, to też mogę mieć dobry samochód. Jeśli ktoś ma willę, to jeśli się postaram, to ja też mogę mieć willę. Nie widzę powodów zazdrości, bo uważam, że zazdrość jest destruktywna, niczego nie daje. Zazdrość, jak mówił, jak mówił pan Holoubek, to jest taka cecha małych ludzi. Mierzysz mnie swoją kategorią, drogi dziadzie na zaradzie. Dobra, jedźmy dalej. Coś, co jest nieprawdą. Ja się bardzo cieszę. Słuchaj, jak tylko włączysz reklamy, drogi nazarze, pamiętaj, od tej pory to wideo zostanie oczywiście zachowane. Jak tylko włączysz reklamy, pamiętaj, że my ci to przypomnimy, Okej? Okay? Nieraz mówiłeś. Różne rzeczy, po czym wykręcałeś kota ogonem. Najlepsze wykręcenie kota ogonem jest to, że zapowiadałeś, że ja z jakąś kobietą zamknę ci konto w grudniu. Grudzień minął, teraz twierdzisz, że Twoja przepowiednia się spełniła, bo ją edytowałeś, bo ją napisałeś w komentarzu i teraz twierdzisz, że się spełniło, że będzie atak na Twoje konto, ale jakoś nie spełniło się, żebyśmy Ci go zamknęli, tak? No bo jak ten glans z tą jakąś kobietą. Mógłby konto zamknąć. No to ciekawe, ciekawe. Wiesz co? Chciałbym to umieć. Powiem ci szczerze, chciałbym to umieć. Dostałbyś przytyczka w nos. Szczerze, e, zasięg mojego kanału jest tak olbrzymi. 22 miliony. Wyświetleń. Och, orgazm. To jest coś wspaniałego, że jest was... Aż 8... Prawie 9 tysięcy już subskrybentów. Godlewskie ja mają więcej. więcej! Godlewskie mają więcej! Dlatego jesteśmy atakowani. Dlatego jesteśmy. Pom Godlewskie mają więcej! Gracjan Rostocki miał więcej! Nie ośmieszaj się, człowieku. To nie ma znaczenia. Widocznie idziesz na ilość. Nie na jakość, tylko na ilość. Zmawiani, zniesławiani. Dlatego. Tak to wszystko wygląda. Dlatego może są wobec mnie. O, i tu zauważyliście jedną rzecz. Ja to nagranie robię za pomocą programu, który się nazywa Camtasia, Camtasia, który pokazuje po prostu tak, jak leci. Tak robi tzw. screen recording. Jak widzicie, edytowane wideo to jest człowiek, który się zna na tym, który wie, jak to zrobić. Przeskoczył na coś. Żeby tylko wyrwane z kontekstu pokazać wam w tej chwili coś z mojego wideo. Ok, dobra, tu się zaczynają różne ciekawostki. To wideo jest dostępne. Zachęcam do obejrzenia go w całości i przede wszystkim sprawdzenia pewnych fragmentów, do których Nazara się odnosi. Nazara się odnosi do pewnych fragmentów. Sorry Nazarku, nie mogę Cię uważać za mężczyzną, bo to po prostu kojarzy mi się z tym takim, wiesz, takim, takim dowcipie obacy, który jak go policja zła złapała i pyta jak się, jak się nazywa, to on mówi Zo Zoha Bachleda. A oni mówią, nie, nie, Ty nie, nie możesz się nazywać Zoha Bachleda. On mówi, gdybym nie był taka cipa, to bym się nie dał złapać. Dlatego jestem Zocha. No. Nie mogę ci inaczej nazywać. Dobra, wróćmy do tematu. Nazara. Pokazuję w tej chwili fragment mojego wideo. Uwaga, fragment, bo ma to znaczenie, bo w tym momencie właśnie zaczyna się to, co on lubi najbardziej. Wyrywanie z kontekstu, fałszowanie rzeczywistości i wciskanie ludziom kitu. W ten sam sposób twierdzi, na przykład wyrywając z kontekstu fragmencik swojego zdania, twierdzi, że spełniła się jakaś tam jego przepowiednia. To jest. Tylko wierz wierzchołek Góry Lodowej, i przede wszystkim jego wszystkie oskarżenia pod moim, pod moim adresem są właśnie tworzone na tej zasadzie. Wyrywa coś z kontekstu, specjalnie wyrywa, przycina, żebyście nie słyszeli całego zdania i dobudowuje do tego swoją chorą teorię. Dobra, posłuchajmy. Kierowane groźby karalne. Już nie pierwszy raz, to już trzeci raz. O, o właśnie, groźby karalne. Otóż w żadnym moim wideo nie ma groźb karalnych. Nie ma. To, co on twierdzi, że są groźby karalne, pokazał to on właśnie na jakiejś zasadzie. Wyrwał coś z kontekstu, fragment zdania. I na tej zasadzie dobudowywał swoje chore, paranoiczne teorie. W niektórych przypadkach zapędza się tak daleko, że zastanawiam się je nad jedną rzeczą. Jak bardzo zainwest... za... Za... zaawansowana już musi być ta paranoja, żeby doszukać się czegoś, Oj, w czymś, czego nie ma. Dobrze? Dobra, no dobrze, groźby karalne. Good luck. Zapraszam do sądu cię, droga Nazaro. Spotkamy się w sądzie. Zobaczymy, czy pokażesz te groźby karalne, bo takowych nie było. Po prostu jest to śmieszne, żałosne. Jest to obrzydliwa forma manipulacji. I zaraz, zaraz zobaczycie, drodzy kochani, w jaki sposób to wygląda. Tej samej osoby. Proszę posłuchać. W śmiesznym zakładziku, w którym pracujesz jako pan nikt. Wiem, że się z tego śmiejesz i wydaje ci się, że to wszystko jest grą. Nie, ktoś kiedyś przyjedzie za krzywdę, którą wyrządziłeś, zrobi coś, co będzie cię bardzo bolało. To jest tylko kwestia czasu, to jest natura Och, jak westchnął onanistycznie. Słuchajcie, to wideo, które on pokazuje, jest dostępne. Zapraszam Was do obejrzenia tego wideo w całości. I wsłuchania się w tego, co mówię, w jaki sposób to mówię, i, i co podaję. Dlatego, że to jest oczywiście treść wyrwana z kontekstu. Nie jest to drogi idioto, żadna groźba karalna, tylko stwierdzenie po prostu faktu za to, co robisz. Kiedyś ktoś po prostu zrobi ci krzywdę, więc można to ewentualnie potraktować jako ostrzeżenie z dobrego serca. Ok. Ale nie groźbę karalną, bo ja ci nigdy nie groziłem. Nie śmiałbym cię nawet, powiedzmy, dotknąć, bo bałbym się pobrudzić swoich rąk. Mi nawet sama myśl na twój temat wzbudza obrzydzenie. A co dopiero, żeby cię dotknąć? Nie wart jesteś nawet złotówki, żeby komuś zapłacić za to, żeby ci coś zrobił. No słuchajcie, kochani. Obejrzycie po prostu te, te wszystkie, jak zobaczycie w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek, nawiązujące treści do moich rzekomych wypowiedzi. To zapraszam Was naprawdę. Nie bądźcie tak jak masę widzów, do których on próbuje w ten sposób docierać. To jest wideo zrobione dla widzów, pod takich widzów, którzy uwierzą na słowo, a nie sprawdzą faktów. Ja Was zapraszam do tego, żebyście nie bierzyli mi na słowo, tylko przesłuchali i porównali. Ok? Dlatego, że to są treści wyrwane z kontekstu, nadinterpretowane w chorobliwy sposób. To jest, to się nazywa paranoją. To jest naprawdę, posprawdzajcie sobie, poszukajcie, co to znaczy paranoja Ok? Jeśli nie, zapytajcie kogoś znajomego, kto się na tym zna. To są objawy paranoiczne. Bardzo dużo ludzi to ma i traktuje się to jako cechę charakteru, ale tu mamy tu już to wyolbrzymione. Doszukiwanie się po prostu nie wiadomo, krasnoludków tam, gdzie sierotka Marysia śpi. Dobra, jedźmy dalej. Pauza, tak. Mm. No cóż powiedzieć. To tak samo pierwszy raz też w historii swojego życia spotkałem się z czymś takim, żeby... Komuś życzyć samobójstwa, to też historia. O, i tutaj dochodzimy do takiego bardzo fajnego przykładu, w którym wykręcenie rzeczywistości przekracza dosłownie lata świetlne. Trafiłem na to zupełnie przez przypadek, bo ktoś mi powiedział, że Nazara wypuściła jakieś przemówienie pod moim adresem. No to dobra, sprawdziłem, co on tam znowu bełkocze. No i tutaj lata świetlne, te namawianie samob do, sa do samobójstwa. Próbuje wcisnąć mi. E, próbuje wcisnąć ten człowieczek żałosny, próbuje mi wcisnąć coś, co podchodzi pod paragrafy, co podchodzi pod paragrafy. E, wie doskonale, co robi. Próbuje, tylko prawda jest taka. Prawda jest taka. Przygłupi nawet policjant po prostu obśmieje się z tego. Tego kanału, to też o tym muszę powiedzieć. Powiedz. Mhm. I pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby twórca takich słów udawał przed widzami, nie przypominając. Okej, okay. że ja udaję przed widzami, zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie tą treść, że ja udaję przed widzami. Że ja nie powiedziałem czegoś takiego, że wciska, że ja mu, ja mu sugeruję samobójstwo za pomocą słów. Słuchajcie, nie mogę, bo ja się śmieję po prostu. Ja wiem, co nadchodzi, ja wiem po prostu, jakie to są słowa. I po prostu się z tego śmieję. Ale z drugiej strony jest to przerażające, bo mamy do czynienia naprawdę z chorym człowiekiem, poważnie chorym człowiekiem, który ma zakłócone poczucie rzeczywistości. Obawiam się, że on naprawdę w to wierzy, w to, co mówi sobie, że coś takiego powiedział, a ja to zaraz pokażę. Posłuchajcie, właśnie, posłuchajcie. Najpierw może jeszcze te słowa. W tym samym czasie. Jak to naprawdę tak dalej pójdzie, to wyznaczę nagrodę tysiąc euro za dorwanie tego. No, po prostu. I wtedy... Tak. Jak to naprawdę tak dalej pójdzie, to wyznaczę nagrodę tysiąc euro dla kogoś, kto znajdzie tego Nazara po prostu i poda jego dane, aby móc go doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości, przed sąd. On doskonale wie, że prokuratura wzruszy ramionami w Polsce, bo prokuratura w Polsce jest jaka jest, on to doskonale wie. Pozostają środki takie jak wynajęcie pr pr prywatnego detektywa albo zapłacenie po prostu komuś z jego sąsiadów za to, żeby po prostu no, pokazał kim on jest, gdzie mieszka, jak się nazywa. I wtedy można będzie konkretnie kroki prawne pod podjąć. Tak, jeśli dalej tak pójdzie, to w końcu wyznaczę nagrodę za niego. No i nie jest to groźba karalna bo nie namawiam nikogo do przestępstwa Na, namawiam tylko i wyłącznie do pracy detektywistycznej po prostu do lokalizacji kryminalisty no będę miał spokój i wtedy będę mógł prowadzić kanał tylko i wyłącznie widzicie państwo w kontekście tego co było w ostatnim filmie czy tam w ostatnich w kontekście tych słów i życzeń, które zaraz puszczę, jakie miałem, żebym zadyndał jak gwiazdka Słuchajcie. powiesił się po prostu. Słuchajcie. I jeszcze wcześniejszych też wam to puszczę. To proszę. Właśnie o to chodzi. On nie pokazuje wam całości. On wam pokazuje fragmencik wyrywany tutaj, fragmencik wyrywany tutaj, robi patchwork i tworzy fałszywą kompletnie rzeczywistość. Teraz posłuchajcie, to, co on twierdzi, że ja mu. Życzę samobójstwa. Posłuchajcie błagam was uważnie, treści, i zwróćcie uwagę na obecny cały czas na moim kanale wideo. Posłuchajcie całości. Bo ja parsknąłem śmiechem, ja, mi, o mało telefon z ręki nie wypadł, jak to usłyszałem, do którego, do której wypowiedzi on się odnosi. Proszę mi nie pisać i nie mówić, że ja, żebym się z sobą zajął. Ja jestem człowiekiem. Mhm. Ja się go nie obawiam, ja się energetycznie, magicznie otwalam. Ale. Ojej. A co może być tak? Może przecież być też tak, że na przykład to on przyjedzie z nożem i mnie zamorduje. No przecież czy tak nie może być? No, no po prostu, słuchajcie, to jest odjazd, to jest odjazd. Ja nie wiem, czy on za mało tych swoich leków bierze, czy za dużo ich bierze. Czy to jest przesilenie jesienne, które dotyka po prostu chorych ludzi? Słuchajcie, szczerze Wam powiem, ja mu nie życzę źle, ale uważam, że ten człowiek, jego miejsce w tej chwili jest na to jest hospitalizacja potrzebna. To jest hospitalizacja, to jest słuchajcie, to jest latanie, to jest latanie po przestworzach w tej chwili. To wykracza poza wszelkie granice normalności. Dobra, posłuchajcie tego fragmentu w końcu o tym, jak to rzekomo ja mu życzę, żeby popełnił samobójstwo. Po prostu, nie wiem, wydawało mi się, że jestem osobą kreatywną, że potrafię kojarzyć różne rzeczy, ale takiego połączenia, takiego wnioskowania, powiem Wam szczerze, nie domyśliłbym się, że można to w taki sposób zrobić. To troszeczkę jest tak, jak w takim dowcipie, wiecie? Gdzie przychodzi erotoman do psychiatry? Psychiatra mu pokazuje kwadrat i pyta się co to jest? A erotoman mówi no jak to co? No goła baba. No to psychiatra pokazuje mu rysunek trójkąta i pyta się co to jest? No jak to co? No goła baba. Pokazuje mu kółko, pokazuje mu różne inne tam figury geometryczne i za każdym razem tamten erotoman odpowiada no, no jak to co? No goła baba. No i lekarz tak mówi proszę pana. Proszę pana. Czemu pan cały czas mówi na każdy rysunek, że to jest koła baba? Przecież to nie jest normalne. Aerotoman odpowiada: A normalne jest to, że pan mi tutaj jakieś świństwa cały czas pokazuje? No, no to mniej więcej tak tutaj jest. Być po takich słowach. Tym bardziej, że go pani Ela Lasota na przykład zamiast. ukierunkować... o, przepraszam, bo ja to robię na żywo, nie przygotowałem żadnego scenariusza. Na tym wideo atakuje koleś Ele lasotę. Ela Lasota jest moderatorem, była moderatorem, bo po prostu zaufałem osobie, której, która mieszka na drugim końcu świata. Została moderatorem na moim kanale. Kiedy Nazar we wrześniu pojawił się i uwaga, ja niechcący tutaj trafiłem na taką osobę, ja potem zobaczę, czy ja to znajdę, tutaj w komentarzach, pojawił się na moim czacie jako jakaś Marta XYZ z jakimiś takimi dziwnymi pytaniami na zasadzie: Jakie pan ma osiągnięcia w tej dziedzinie? Przepraszam bardzo, ale gazety to już dawno pisały, jakie mam osiągnięcia. Za chwilę nastąpiła taka chwila ciszy, i nagle nic z tego nicowego pojawił się Nazar i zaczął zarzucać. Tam żadnych glans nie ma żadnych. No i słuchajcie, no, moderatorki po prostu uciszyły, zbanowały go i od tego się wszystko zaczęło. Od tego się wszystko zaczęło, jego ataki. Od tego się zaczęły jego ataki. Tutaj w tym wideo, konkretnie tak jak wam powiedziałem, to jest człowiek, który bezwzględnie, jak mu coś podpadnie, ktoś wykorzysta dane osobowe, wykorzysta prywatne informacje po to, żeby szczuć na swoim kanale. I robi to w tym wideo. Obejrzyjcie to wideo. Słuchajcie, ja podejrzewam, że on to wideo usunie. Ja mam kopię tego wideo. Bardzo chętnie, w razie czego, udostępnię każdemu, kto będzie chciał to obejrzeć. To jest całe wideo. On to najprawdopodobniej usunie, dlatego mówię, zwracajcie uwagę na linki, ok? Tutaj atakuje Bogu Ducha Winną, Ele Lasote, której wysłał obrzydliwy, bo dostałem, dostałem tą treść, obrzydliwy e-mail z przepowiedniami śmierci życzeniami śmierci i tym podobnymi rzeczami. Zaatakował tylko za to, że został uciszony, został wyciszony na czacie u mnie na kanale. Czepia się w tej chwili na swoim wideo Bogu Ducha winnej Eli Lasoty, która y, chyba zameldowała mi się ostatnio dwa tygodnie temu na moim czacie. Nawet nie wiem, czy, czy w ostatnim tygodniu y, była podczas live'a. Nawet po prostu nie wiedziała chyba, że coś nowego w ogóle u mnie na kanale było. na właściwą ścieżkę. Wskazać właściwą drogę. To jest kobieta, Powinien, że której groziłeś śmiercią że tak nie wypada, Nie można. Ty, pieprzony hipokryto, to jest kobieta, którą straszyłeś śmiercią, gnido. To jeszcze bardziej go nakręca, nakręca, nakręcają inni. Kto wie, co siedzi w tej głowie? Właśnie, kto wie, co siedzi w twojej głowie, Nazarko? Kto wie, co siedzi w twojej głowie? Powiem tak, zacytuję może twoje słowa. Pierwszy raz w życiu spotkałem coś takiego. Człowieka, który tak manipulowałby informacją, jak dosłownie służby KGB, że dosłownie morawiecki przy tobie blednie. Człowieka, który by podmieniał kilkadziesiąt komentarzy w ciągu nocy. Człowieka, który by manipulował tak treściami na YouTube, że po prostu w życiu czegoś takiego nie widziałem. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Więc co właśnie siedzi w tej twojej głowie? Bo ja wiem, co siedzi w tej twojej głowie. Przerażająca choroba, która ci dręczy. Przerażająca choroba. I to nie jest tylko moje zdanie. Bardzo dużo ludzi zauważa to, że coś tu jest nie tak, że odjeżdżasz, że odjeżdżasz. I jeśli to moje zdanie twierdzisz, że to jest groźba karalna, kiedy ja mówię, że w końcu, jak wyjdzie prawda, to ktoś wyjdzie, przy, po prostu do, przyjedzie do ciebie i cię dojedzie, to mówię po prostu o relak, reakcji ludzkiej. Mówię o reakcji ludzkiej. Ludzie, jak po prostu dowiedzą się, że zostali przez ciebie tak obrzydliwie oszukani, potrafią zareagować różnie. I nie jest to groźba idioto. Przepraszam, gościu udający idiotę, bo rżniesz po prostu idiotę na każdym zdaniu. Nie jest to groźba, tylko jest to bardziej ostrzeżenie. Może wiesz co? Ugryzę się w następnym, następnym razem w język. Bo poniekąd mimo wszystko we mnie zawsze jest troszeczkę troski. Ja cię po prostu ostrzegam. Ostrzegam cię przed reakcją ludzi. Ostrzegam cię przed nią. Ludzie cię dojadą, jak się dowiedzą po prostu kim ty jesteś naprawdę. Ostrzegam cię. Masz szansę jeszcze się wycofać, masz szansę jeszcze naprawić pewne rzeczy, zamilknąć, uciszyć się. A mnie to spotkało. Znalazłem tą wypowiedź. Ona była w tym filmie. Proszę posłuchać. Czy... O właśnie. Znowu przeskakuje z wideo na wideo montowane wideo, jak widzicie. On potrafi montować wideo i potrafi stworzyć wrażenie, jakby to było jednym ląkiem. Potrafi to zrobić. Robi to całkiem dobrze. Robi to całkiem dobrze. Przeskoczył na wideo. Słuchajcie, wieczór z jasnym widzem. Yy... Przekaz energii, pytania do Jasnowidza. Słuchajcie, to wideo jest u mnie cały czas na kanale. Zachęcam Was do obejrzenia całości. Nie widzę co prawda timingu dokładnie. Jaki to jest timing? Czy to jest 41 czy 31 minuta? Tutaj na, na tym, co on tam pokazuje za pomocą komórki. Bo on specjalnie też to robi, żeby nie kopiować mojego wideo, bo jakby skopiował moje wideo, to natychmiast ja bym zareagował i YouTube by mu zamknął. Zlikwidował, od razu usunął to wideo, dał mu strajka. Przy jednym, drugim, trzecim, aż w końcu zamknęliby mu kanał. Więc on specjalnie robi starym, pirackim sposobem: kręci za pomocą komórki. No i jakoś tam się wymiguje, tutaj powiedzmy, z tych spraw, które mogłyby być groźne dla kanału. Dobra, obejrzyjcie moje wideo. Całą treść porównajcie z tym, co on oferuje. I teraz najśmieszniejsze. Teraz uwaga, tadam! To ma być groźba. Przepraszam, życzenia śmierci. Tadam. Nie są życzenia dla mnie. Bym się powiesił. Hmm, powiem grzecznie. Może, może, może po prostu przekażę was. Wybaczcie mnie, ale po prostu chyba... Nie, nie powiem. No to zaraz też powiem, że ja naprawdę, że, że jestem wulgarny. Ale tak chciałbym powiedzieć, słuchajcie, tak chciałbym bardzo chętnie powiedzieć, żeby to... Wiecie co? Żeby zrobiły te osoby. Nie? Wiecie co. Ty, y, czekaj, to czekajcie jak to będzie? Mhm. Tak jak te gwiazdki się piszą. No to wiecie, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Jeszcze. Dobra, puszczę kawałek dalej. Jeszcze raz. Wiecie co. To, y, czekaj, to wy... czekajcie jak to będzie? Mhm. Tak jak te gwiazdki się piszą. No to wiecie o wy... Słuchajcie, to chciałbym bardzo chętnie powiedzieć, żeby Wiecie co, żeby zrobiły te osoby. Nie? Wiecie co. To, y, czekaj, to wy... czekajcie jak to będzie? Mhm. Tak jak te gwiazdki się piszą. No to wiecie o No i co? Było życzenie śmierci czy nie było? Tak, jak te... No. Dalej. Gwiazdki wiszące, wiecie o co chodzi? Że... Patrzcie, jak on udaje, naprawdę, jeszcze niedosłyszącego udaje. Cała Polska wie, kurczę, co to znaczy, te, jak się pisze te gwiazdki teraz. Kurczę, cała Polska wie po strajku kobiet, co to znaczą gwiazdki. Zapowiem ci dokładnie, Nazarku, wypierdalaj. Spierdalaj, jebać Nazara po prostu w ten sposób. Chciałem, no nie chciałem być wulgarny, ale w tej sytuacji muszę być bardzo transparentny i powiedzieć dokładnie. To są te gwiazdki. Cała Polska wie, co to znaczą gwiazdki. A Ty rż rżniesz tutaj kretyna po prostu, rżniesz debila. Udajesz, po prostu tak już wykręcasz, że, że to się po prostu w głowie nie mieści. Tu sobie dopisujesz, ależ ty masz facet, jakie ty masz po prostu onanistyczne, że tak powiem, narcystyczne ego. Tobie chyba stoi do środka. Po prostu stoi do środka i tak wali, że aż ci mózg przedziurawiło. Facet. Dobra, powiem wam teraz dowcip. Powiem wam teraz dowcip. To jest oczywiście parafraza dowcipu na temat Hanuszkiewicza kiedyś. Są nam na... Pan Bóg stwierdził, że znudziły mu się pewne określenia, więc zawołał anioły do siebie i mówi: musicie mi znaleźć jakąś nową nazwę, bo ja już mam dosyć tego, jak mnie nazywają. No więc jakiś tam aniołek mówi, Ty jesteś pan zastępców, ultra, pan Bóg coś tam. tam. Pan Bóg się. Eee, nie, 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 coś innego, coś innego. Następny aniołek znowu coś tam wymyśla, ty, wszechmogący, coś tam... Pan Bóg nie, nie, nie już dość. Nie, nie, następny, nas wymyślcie coś innego. No i w końcu przychodzi taki aniołek i mówi, Panie Boże, ty jesteś, Nazar Tarot Ibrahimow. I Pan Bóg otworzył oczy i powiedział. Hmm, tak, to mi się podoba. Dobra, sami widzieliście, zobaczcie moje wideo. Zobaczcie, jak ten facet przekręca treści, wyrywa z kontekstu zdanie i dobudowuje chorobliwe po prostu teorie. I to wideo stworzyłem tylko dla tych, którzy chcą sprawdzić i wiedzieć, jaka jest prawda. Kto nie chce tego sprawdzić i będzie podejmował dyskusję, nie interesuje mnie to, ok? Nie interesuje mnie taki ktoś już. Po prostu nie interesuje mnie to. Nie będę podejmował dyskusji po prostu z nikim. Uważam, że prawda jest jasna, oczywista, aż w oczy kole. Wystarczy tylko troszkę uwagi poświęcić, żeby ją sprawdzić. Jedźmy dalej. Jakby zrobiły te osoby? Samobójstwo. Nigdy nie miałem myśli samobójczych? Nie mam. I daj Boże, bym nie miał. No, niestety najprawdopodobniej masz. Niestety najprawdopodobniej masz. Ale to są moje odczucia. Ale nigdy się też nie dopuściłem czegoś takiego, by komuś życzyć śmierci. Otóż dopuściłeś się i to bardzo dopuściłeś się, wysyła wysyłając po prostu yy, wysyłając. W prezencie wróżbę Eli Lasocie. Nie tylko. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że straszyłeś ludzi śmiercią. Że będą zdychać. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to zrobiłeś. Życzyłeś tego. Kłamczuszku. Wzdychaj, wzdychaj, ona nisto, Pamiętacie? Ten filmik jeszcze, nim go wam puszczę, to... Chcę powiedzieć. Że... O, właśnie. Słuchajcie, ten filmik, o ile dobrze pamiętam, ciągle jest aktywny. Ja zresztą moje. Może z wyjątkiem jednego, wszystkie filmy są dostępne. Tak, wycofałem kiedyś po prostu film, kiedy się wściekłem po prostu na jedną wypowiedź pana Jackowskiego i pojechałem sobie po panu Jackowskim jak po Kobile, Ale zrobiłem to jak facet, a nie jak nazar. Bo prawdziwy mężczyzna po prostu wypowiada swoje zdanie prosto z mostu. I nie cweli. Słuchajcie. On odwołuje się do wideo, który właśnie było, powiedzmy, komentarzem pod, na pierwszej jego ataki. Na pierwsze jego ataki i dotyczyło się czego? Tych właśnie próby wkręcania was, że on jest a to w górach świętokrzyskich, a to w Gdańsku. Także już niektórzy zaczęli mówić, że on tak naprawdę mieszka w Gdańskich górach świętokrzyskich koło Kazachstanu. Odwołuje się tutaj do pewnego materiału, gdzie opublikował ileś tam kilka wideo wypocin. Kilka wy wideo wypocin, ale. Ja akurat nie wiem, coś mnie tknęło, wtedy porobiłem notatki i zapisałem linki. I on te wideo ukrył. Na szczęście udało mi się kopię tych wideo, szkalujących mnie, zrobić. Po prostu ściągnąć z YouTube'a. Można zrobić download, można ściągnąć. On ukrył te filmy, po czym udawał, że absolutnie. On w ogóle nawet nie zareagował, on w ogóle się nie odezwał, on w ogóle nic nie zrobił wielkiego. Opublikował chyba z 5 filmów, bodajże 3 czy 4. Nie pamiętam w tej chwili, yy, mam na komputerze ściągnięte. Wtedy właśnie mnie to pierwszy raz tknęło, że coś tu jest nie tak, coś tu śmierdzi, że ten facet coś kombinuje. Kombinuje. Zlikwidował to. Tak samo jak zlikwidował wideo, którego na, na nieszczęście nie ściągnąłem, wideo, w którym bardzo powoływał się yy, na Jackowskiego, jakoby Jackowski stanął w jego obronie, był jego wielkim przyjacielem. I to było wideo całkiem niedawno, całkiem niedawno. To wideo zlikwidował, to wideo y, po prostu uprywatnił bodajże. I niestety jak uprywatnił, no to już ściągnąć się nie dało. Yy, wcześniej, nie, nie yy, to znaczy tak, jak się uprywatni, to da radę jeszcze, jak się malinka, tak jak się malinka... On tam zrobił z tymi wideo, że jej po prostu ukrył. Ja miałem do nich dostęp, i mimo wszystko, bo akurat przypadkiem, przypadkiem zachowałem linki i ściągnąłem te wideo na swój komputer. I on tutaj się odwołuje właśnie do takiego wideo mojego, Tak, które było i w którym jasno powiedziałem, że być może w końcu kiedyś dam nagrodę komuś za to, żeby go odnalazł. Że to była część. Że to nie jest tak, że ja teraz uderzam w tego pana. Czy yy, rozpętuje wojnę? To była część. To była pierwsza moja niestety reakcja na to, jak opublikowałeś obrzydliwą, zboczoną, że tak powiem, wróżbę. Wykręcając, wyolbrzymiając fakty, które były dostępne w internecie, niestety, bo ktoś nielegalnie umieścił fragmenty programu sprzed ponad 20 lat dotyczącej tragedii mojej rodzinnej, udawałeś z boku jeden. Udawałeś, wróża, że, że to ci w kartach wychodzi, i jechałeś po mnie po prostu jak po łysy kobyle. A zrobiłeś to tylko dlatego, że po prostu grzecznie zostałeś wyproszony z mojego czatu na moim kanale. Zostałeś wyproszony, nic więcej, nic więcej tam się nic więcej nie wydarzyło. Zostałeś tylko zablokowany, żeby nie puszczać swoich bełkotów. Tylko to. I to było moje pierwsze wideo, w którym pokazałem właśnie ten przekręt. Że ten facet po prostu wkręca ludzi, raz twierdząc, że jest z Gdańska, raz twierdząc, że mieszka w Górach Świętokrzyskich, raz, że jest z Kazachstanu. Ta historia po prostu nie zna granic. Część mojej obecności na internecie, na YouTubie, część mojej bytności, to nie było tak. Nie mogę znieść Twojej obecności na internecie, nie pajacu jeden. Godleskie mogą sobie istnieć, ile ch chcą. Gracjan Rostocki kiedyś był taki. Jakoś nikt mi nie przeszkadzała patologia po prostu tego typu na internecie. Ale żadne takie Godleskie, ani taki Rostocki nie robiły tego, co robisz ty. Nie przypieprzały się, za przeproszeniem, do kogoś drugiego, kto prowadzi kanał. Nie wyciągały prywatnych spraw na forum publiczne, tak jak ty robisz w przypadku Eli Lasoty, po prostu atakując ją w tym momencie ze swojego kanału. Bogu ducha winną dziewczynę. Która tylko i wyłącznie po prostu zablokowała cię na moim kanale, tak? Nie, możesz sobie być ile chcesz, pod warunkiem, że przestaniesz się czepiać, przestaniesz w końcu wyciągać, po prostu przypierdalać i za przeproszeniem do mnie, do mojej rodziny, do moich yy, widzów. Działaj sobie ile chcesz, zwisa mi to, ale odwal się od innych, dobrze? Zresztą nawiasem mówiąc, wiemy już dobrze, że teraz w sobie wsiadłeś na Jackowskiego. Uwaga, wcześniej rzekomo twojego przyjaciela, z którym tak dobrze się znacie. Tak jak to twierdziłeś, Nazarze, Tarocie, Ibrahimow. Pan Jackowski jest twoim serdecznym przyjacielem, który cię przecież bronił. Zlikwidowałeś jego wideo, zlikwidowałeś wideo, bo co, bo Jackowski zareagował? Czy ktoś zareagował i powiedział, żebyś przestał sobie dupę nim wycierać? że jak państwo sobie myślą że on zrobił jeden film przeciwko mnie czy dziesięć. on zrobił mnóstwo filmów każdy film zrobiłem mnóstwo filmów tak zrobiłem kilka filmów które zawsze były reakcją na obrzydliwe jakieś sprawy które zrobiłeś ty Nazarze Problem polegał na tym, że ty pewne rzeczy publikowałeś, potem je usuwałeś. Publikowałeś komentarze, potem je edytowałeś. Zawsze zaczynało się w ten sposób, że się wpieprzałeś za przeproszeniem w moją robotę, robiłeś jakiś atak werbalny pod moim adresem, pod adresem moich moderatorów, pod adresem moich widzów i ja reagowałem. Owszem, tak. I co najważniejsze, wszystkie filmy moje są dostępne na moim kanale i pozostaną dostępne na moim kanale. Żeby było jasne, żeby historia po prostu była jasna. Ok? Pitmon, jego dotyczył mojej osoby. Poświęcił mi nieraz pół programu. Później wam przesywał energię. Pół programu. Tak, poświęciłem pół programu i powiem Ci szczerze, wiesz co, aż trochę szkoda mi pikseli na ekranie, ale zrobiłem to dla swoich widzów. Zrobiłem to dla swoich widzów, dlatego że niestety. Oszukanych przez ciebie ludzi jest coraz więcej. Z, każdym, z każdą subskrypcją przychodzi do ciebie następny oszukany człowiek, i zrobiłem to dla ludzi. Nie dla, nie dla siebie, bo mam cię gdzieś. Nie jesteś wart po prostu tego, żebym cię nawet kopnął. Słuchaj, nie wart jesteś tego, nie uważam. Po prostu nie jesteś dla mnie, dla mnie jesteś nikim, jesteś tylko awatarem. Nawet nie jesteś człowiekiem, bo nie pokazujesz twarzy. Nie wiadomo, kim jesteś. Zrobiłem to dla swoich widzów. Tak, zrobiłem. Jestem z tego dumny, jestem z tego zadowolony. Jestem z tego dumny, jestem zadowolony. Zrobiłem to dla swoich widzów, żeby wiedzieli, że należy ciebie unikać jak śmierdzącej seraczki na ulicy. Tak, jestem wulgarny, i pocałujcie mnie w dupę, komu to przeszkadza. W czasie którego słyszałem, że jestem oszustwem złodzieją, jesteś masturbatorem, udaje Jezusa. Jesteś i udajesz Jezusa. Że jestem gnidą y, skór i tak dalej. O, przepraszam, tak dalej. o, przepraszam, mieszka. o, przepraszam. Skór to sobie nie przypominam, ale dobra, może mi się wyrwało. Jesteś gnidą, jesteś ścierwopłazem, cię nabra, na, nazwałem. Tak, na przykład. Dziwkoszczęki ścierwopłazie cię nazwałem. Tak, użyłem różnych słów. Tak, jesteś gnidą, jesteś oszustem, jesteś szubrawcem, jesteś degeneratem, jesteś obrzydliwym tworem. Jesteś obrzydliwym tworem. Po prostu. Mam prawo do tego, jako człowiek, zareagować i powiedzieć jasno: celu jeden, odwal się od wreszcie od mojego kanału i od moich widzów i od mojej rodziny. CWELU jeden. I nie mówię tutaj, nie w... właśnie, tutaj jeszcze jedna rzecz. On mi wciskał, słuchajcie, homofobię. Ja mam wielu przyjaciół gejów. Na litość boską, jestem z środowiska artystycznego, gdzie większość tak naprawdę facetów to geje. Ja mam po prostu prawie samych przyjaciół gejów, można powiedzieć. I on mi wciska tutaj, po, po prostu podpina się pod LGBT, że. Jemu tak, jak, jak zawieje, to się pod coś podpina, wiecie? Więc nie mówię dlatego, słuchaj, bo, bo powiem Ci tak, w niemieckim języku to nawet z właśnie znajomy gej mi wytłumaczył. Jest takie określenie jak tunte. Tunte. Na polski bodajże to się tłumaczy ciota, ale to nie wiem, czy to jest akurat dobre odniesienie. To jest takie dosyć obraźliwe słowo w środowisku gejów, które określa pewnego rodzaju nie wiem prostytutę. Najgorszego sortu. Także druga tunte bo nazwę cię w ten sposób, bo wiem, że nie zaskarżysz mnie do sądu, bo musiałbyś wtedy ujawnić swoje prawdziwe personalia. Więc mogę cię nazwać jak chcę, drogi Awatarze, bo nie ma takiej postaci jak Tarot Nazar Ibrahimów, bo jeszcze przed założeniem, założeniem swojego kanału podawałeś się pod innym nazwiskiem, że jesteś Serbem. Teraz się podaje, że jesteś rzekomym Kazachem, rzekomo, tak, bo to też robisz po to, żeby mydlić ludziom oczy, bo ludzie mają jakieś takie dziwne myślenie, że ze wschodu to najlepsi jasnowidze, prawda? Bo był ten Kaspirowski, Owszem i tak dalej, więc żeby nie być takim Ruskiem, no bo Ruskich się nie lubi, to sobie wybrałeś Kazacha, no bo to tak, to może tam bliżej Azji. Więc ja mogę cię nazwać jak chcę, bo słuchaj, ta twoja twarz, to twoje zdjęcie jest fejkiem. Jesteś fejkiem, ukrywasz twarz, nigdy nie podasz swoich personaliów o, po prostu nie dlatego, że masz taką filozofię, tylko dlatego, że jesteś kłamcą i jesteś oszustem. I nie, nie ma w tobie odrobiny nawet, że tak powiem, mężczyzny, facet, żeby stanąć twarzą w twarz z prawdą. Nawet odrobiny mężczyzny. Ja podejrzewam, że ty musiałeś mieć ciężkie życie w szkole. Ale ciężkie życie w szkole. Hm. Jeśli należysz do tego pokolenia takiego, tak jak twierdzisz, i byłeś taki, jak jesteś. Po prostu przepraszam, jak stara baba tutaj. Po prostu tworzysz takie wrażenie starej baby jęczącej na swoim kanale, to naprawdę to musiałeś mieć w szkole naprawdę przerąbane. To musiał być straszne dla Ciebie. To być straszne. Jedźmy dalej. Proszę mi wskazać choć jeden film, który się ukazał od września, w którym by o mnie nie mówiono. Proszę mi wskazać, prócz filmów o horoskopach. Bez przesady, nie przepisuj sobie aż takiej ważności, człowieczku śmieszny. Oczywiście, bardzo chętnie zapraszam, oglądajcie moje wideo, oby, przede wszystkim słuchajcie wyraźnie. Bardzo chętnie masz rację, nazarku, niech proszę, bardzo niech twoi widzowie do mnie przyjdą i naprawdę wsłuchają się to, co mówię. Nie poprzez wyrywane fragmenty, nie poprzez wyrywane treści, tylko naprawdę wsłuchają się w to, co mówię. Bardzo cię proszę. Niech te dziewięć tysięcy osób, z których pięć tysięcy tam pewnie to są twoje fałszywe konta. I tam masę tych subów, to masz po prostu fejki. Niech do mnie przyjdą, zapraszam do mnie na kanał. Niech znajdą wideo, właśnie, niech znajdą i niech posłuchają. Zapraszam serdecznie, nie mam nic i nie miałem nic do ukrycia. Nie mam nic, celu jeden i nie miałem do ukrycia, cwelu jeden. Tak, drodzy Państwo, tak, drodzy słuchacze, Nazary, Nazarowicze, waszego guru, waszej sekty, nazywam Cwelem po prostu najgorszego, śmierdzącego sortu i będę go w ten sposób nazywał, bo to nawet po prostu to nawet to, to, to ma zero czegokolwiek, zero czegokolwiek, zero szczerości, zero, zero po prostu ludzkich, normalnych odruchów w sobie. Tak go nazywam, zapraszam Was, tak tak jak Wasz guru Wam każe. Chodźcie do mnie na kanał i przesłuchajcie to, co mam do powiedzenia, bo ja nie mam nic do ukrycia. Znajdziecie każde zdanie. Znajdziecie, tak oczywiście, różne wyzwiska pod jego, pod jego, pod jego adresem, bo prawda jest taka, jakbyś była facetem Nazaro. Jakbyś była facetem, to dalibyśmy sobie po mordzie i to prawdopodobnie byłoby wszystko. Ale ty nie jesteś ani facetem, ty po prostu... Ja nie wiem, czym ty jesteś, gadzie. I dla kogo pracujesz? Bo to wszystko wskazuje na to, że jesteś doświadczonym po prostu człowiekiem, który doskonale łapie się w tym, jak, na, na czym polega dezinformacja, doskonale łapie się w technikach manipulacyjnych, żerujesz na ludziach po prostu poprzez techniki emocjonalne, manipulacyjne, więc domniemam, domniemam, że to nie jest przypadek, że jesteś człowiekiem, który mógłby mieć coś wspólnego z jakimiś służbami i być może nie zdziwiłbym się, jak ktoś kiedyś odkryje i się okaże, że jesteś częścią jakiejś grupy po prostu zatrudnionej na przykład przez PiS po to, żeby wodę po prostu z mózgu ludziom robić bo tak działasz, Morawiecki to jest po prostu blady Pinokio przy tobie powinieneś się zatrudnić do rządu, tam byłoby dobre miejsce dla ciebie Jakie były pomówienia, że żyję w piwnicy, że nie mam zwierząt, że was oszukuję? Ja zrobić musiałem taki film, proszę spojrzeć. Tak, pół to żartem, była... pół serio powiedziałem, że żyjesz w piwnicy, oczywiście, że prawdopodobnie żyjesz w piwnicy, że wciskasz kit. No to, że akurat tutaj w tym nie, wcisk nie, nie wciskały ze zwierzętami kitu, chociaż też nie jest to do końca powiedziane, bo pokazałeś edytowane wideo, poprzycinane, nie takie live, jak się robi z telefonu, że się wychodzi i robi, tylko pokazałeś montowane wideo, więc można zawsze wyciągnąć różne wnioski. Poniekąd tak, no jak pokazałeś drzwi, to trochę wrażenie zrobiło, jakby to była piwnica jednak. Część mojej bytności od 3 sierpnia. O właśnie, przyznałeś się. I jestem dumny z tego, że pomimo tego, Od że 3 codziennie... sierpnia istniejesz. Właśnie, przyznałeś się. Nie atakowany. Nie ja byłem stalkerem. To... Zaatakowałeś wróżka Stylle. Zaatakowałeś Jackowskiego. Zaatakowałeś mnie. Obecnie zaatakowałeś Fundację Nautilius. Plus tam jeszcze kilka innych osób. To już oczywiście niektórzy, którzy obejrzeli parę twoich wypocin, wiedzą. Wiedzą. Ja nie ukrywam tego, że sobie pojechałem po, po Jackowskim jak po łysy kobyle, po prostu, ale zrobiłem to z twarzą, pokazując swoją twarz do kamery. I potem tak sobie pomyślałem: a, a po co zresztą? No, wypił sobie kieliszek, walną jakąś pierdołę przed kamerą, nieszkodliwą. Ja się wkurzyłem, bo powiedziałem, że nie życzę sobie, aby nazywać innych, bo na zasadzie ja jedyny, a reszta to śmieci, ale odpuściłem sobie, bo to akurat nie ma sensu. No ja jestem ofiarą. O właśnie, pięknie, ja były... właśnie, pięknie. Słuchaj, ja stawiam sprawę jasno, ja pokazuję w jaki sposób fałszujesz rzeczywistość i tak dalej. Nie stawiam się, nie robię z siebie cioci, o cioci ofiary. Ty cały czas z siebie robisz ofiarę. Ten film po prostu jak wyciągnąłeś pudełeczka od leków twierdząc jak to ci cukier skoczył. Och, jak ty tam dyszałeś po prostu w tą kamerę, że aż sobie pomyślałem, Boże, co on tam robi po prostu za tą kamerą. Bo po prostu jak ci, co wiesz, tak robią te głuche telefony i sapią. He, he, he. No. Taka jest rzeczywistość. Robisz z siebie ofiarę, robisz z siebie łajzę, udajesz głupca, udajesz idiotę. Po prostu tak na zasadzie, och, jak tego, ja nie wiem, jak się tu przełącza stronę na internecie. Och, ja nie wiem, a zaraz potem, pum! Nagle masz tutaj kolizję. Ty nie wiesz, jak się przełącza stronę w internecie, a wiesz, kurczę, jak się w statystykach dłubać na internecie. No, skurza twarz. Codziennie atakowany. Codziennie? U. Nie ja. U. U. To chyba oglądałeś codziennie to samo moje wideo? musiałem udowadniać. Teraz już szczerze jest mi to obojętne. Dlatego... Nie, nie jest ci obojętne, bo yy, najcięższy kaliber przekrętu, jaki wypuściłeś pod moim adresem, wykorzystałeś. To jest tak jak z orgazmem, wiesz, po prostu doszedłeś do pewnego rodzaju szczytowania, tworząc to fejkowe wideo o rzekomym antydatowaniu, antydatowaniu. Podsunąłeś mi niechcący po prostu to, co robisz sam. Podsunąłeś mi to, co robisz sam. W jaki sposób manipulujesz treściami, zmieniasz treści komentarzy i tak dalej. Podsun sam podsunąłeś mi to, co robisz, zarzucając mi, że antydatowałem jakiś post, co jest po prostu nieprawdą. Jest nieprawdą. I tyle. Bo przedstawiłeś przedstawiłeś zmontowane wideo. Ok. Także nie jest ci obojętny. Nie jest ci obojętny, ty po prostu nie masz już żadnego argumentu. Nie jesteś w stanie niczego sensownego wymyślić. Bo prawda jest taka, że każde moje wideo jest dostępne na moim kanale. I zawsze można zweryfikować, czy mówisz prawdę, czy nie. Zawsze. Więc nie masz już po prostu pomysłu, Dla... nie jest ci obojętne, dlatego robisz to wideo, dlatego robisz to głupie wideo, w którym po prostu w głupi sposób wykręcasz kota ogonem. Tutaj zakończam ten etap, a później niech prawo działa. Niech prawo działa, zapraszam cię, zapraszam cię. Podaj mnie do sądu, podaj, proszę, bo ja cię nie mogę podać, bo wszystkie Twoje dane są fałszywe. No, a prokuratora się takim śmieciem malutkim nie zajmie, po prostu niska, niska szkodliwość społeczna. Zapraszam cię do sądu, podaj mnie do sądu. Podaj mnie do sądu, proszę cię. OK? Nie, nie zrobisz tego, bo musiałbyś powiedzieć, kim jesteś. Wtedy wszystko by wyszło, a ja bym to zrobił po prostu z premedytacją: pokazał twoją fizjonomię, pokazał twoją twarz, wyciągnął twoją historię po prostu i pokazał, upublicznił, pokazałbym, kim jesteś. Właśnie, niech prawo zrobi swoje. Zapraszam, proszę cię, zrób to. Zrób to. Skoro tak twierdzisz, skoro tak twierdzisz, to zrób to. To był film, który ja zrobiłem. Oczywiście. O, właśnie. Tutaj jest jedna ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę. On pokazuje w tej chwili film, a ten film jest filmem o filmie, i w ten sposób, między innymi, oczywiście, Nazar na przykład manipuluje treściami, twierdząc, że jego przepowiednia się spełniła. Pokazuje wam film, który mówi o następnym filmie. Czyli robi na trzy poziomy w głąb. Trzy albo cztery. I doskonale wie, że mało kto jest tak cierpliwy, żeby wziąć i faktycznie film po filmie notować, co on tam mówi, i sprawdzić, jaka jest rzeczywistość. To jest właśnie to typowe dla niego. Teraz pokazuję wam film, który to film jest o filmie. Ok? I w ten sposób on doskonale wie, że może jedna tysięczna procenta, może jeden człowiek na te dziesięć tysięcy się znajdzie albo dwie osoby, które faktycznie to sprawdzą. Okej? Okay? Nawet mi się nie chce tego sprawdzać. I on to wie. I to jest właśnie podstawa, jedna z podstawowych takich chwytów, których on używa, żeby potem dokumentować swoje przepowiednie. Nie pokażę wam konkretnie filmu, w którym mówi przepowiednie, tylko pokażę wam film, w którym mówi o przepowiedni. Tak jak tutaj. Ten filmik pana Klanca. Posłuchajcie fragmentu. To dwie minuty, żeby Ja powiem wam szczerze, nawet zastanawiałem się, że chyba by wyznacza nagrodę za to, żeby go ktoś zbawał. No tak, powtórzyłem się. Jego prawdziwą lokalizację. Oczywiście. Oczywiście tak Zobaczcie. powiedziałem, że tak się zastanawiałem, że w końcu chyba wyznaczę nagrodę za to, żeby go ktoś złapał, żeby pokazał jego prawdziwą lokalizację. Oczywiście, że tak. I drogi idioto, nie wciskaj ludziom, nie rób papki z mózgu bezbronnym ludziom, którzy po prostu się nad tym nie zastanowią. To nie jest groźba karalna. Ja do mnie mać pomyśleć sobie zawsze mogę. Zawsze mogę sobie pomarzyć, żeby ci ktoś, że tak powiem, z znamie na czole wypalił. Oszust. To nie znaczy, że ja przyjadę i ci wypalę znam je na czole. Że cię oznakuję jak kobyłę. To nie jest groźba karalna, ale dobrze, skoro tak uważasz, zapraszam, podaj mnie do sądu. Błagam cię, podaj mnie do sądu. Z przyjemnością popatrzę, jak się będziesz po prostu płaszczył tam. Po prostu z przyjemnością. Prawdopodobnie jest Bo to właśnie ta piwnica, to są hity. No, hity, hity. O, bo państwu tak łatwo to przeszło minie. Państwu tak łatwo to przeszło dlatego, że bardzo wielu widzów po prostu zauważyło twój szwindel. Bardzo łatwo to przeszło dlatego, że prawdziwych komentarzy może było pięć podczas gdy typowych dla ciebie zaraz po opublikowaniu filmu 100, 200 komentarzy to były twoje własne komentarze, to były komentarze z twoich fałszywych kont. Zareagowały może faktycznie dwie, trzy osoby, które były prawdziwe. Okej. Okay? Nie rób z siebie ofiary. Bądź facetem. Niewielu z Was zauważyło i pisało w komentarzach yy, odnośnie tego, że on już naprawdę przesadził. Niewielu zauważyło, bo po prostu wielu zauważyło, że odjeżdżasz. No. Taka jest rzeczywistość. Wielu prawdziwych widzów, nie tych Twoich fałszywych kont, zauważyło, że po prostu odjeżdżasz, że kłamiesz, że oszukujesz. Że wkręcasz ludzi, że wciskasz im kit, że wykręcasz kota ogonem, że jesteś nieprawdziwy, że ciebie nie ma, że jesteś awatarem, że twoje imię nazwisko nie jest prawdziwe, że Twoje wykształcenie nie jest prawdziwe. Parle français? Oh oui, oui, Laxigen! Ile tych gruź było wobec mnie? No to ja wykazuję się olbrzymim miłością. Ojej, Nazarze boski, nazarze. Nazarze boski, nazarzy chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj mistrzu przez duże Nie, jakbym naśladował, wiecie, jestem aktorem, to aktor powiedzmy się wczuwa w pewne role, jak się zaczyna wczuwać w niego, to boję się, że będzie stawać do środka. Oj, na To głowa rodziny, że to ojciec, mąż i po prostu no, chce zarobić pieniądze, tak? chce wygryć konkurencję. Boż, sami. boże, człowieczku śmieszny. Świat jest tak wielki. Jest tak wiele ludzi, że choćbyś miał 300 tysięcy słuchaj subskrypcji. To wystarczy dla każdego jeszcze w Polsce i to w dziesięć nasób, wiesz. Masz tą mentalność po prostu z kozich dupek, z takiej miejscowości, gdzie na wieczór słuchaj zwijają chodniki, jak to mówią Niemcy. Niemcy mówią, że się zwija chodniki, gdzie psy dupami szczekają. Po prostu ta mentalność małego, pańszczyźnianego dziada słuchaj, nie bądź śmieszny, nie bądź śmieszny nie bądź śmieszny, proszę Cię, po prostu to już nie jest śmieszne, dowcip jest dobry, dopóki śmieją się wszyscy, ale to już przestaje być śmieszne piesek nie przeszkadzaj pamiętajcie o ostatniej minuty tutaj jak powiedziałem, jak zacytowałem jego, pokazałem tę część filmiku, gdzie on mówił, że ktoś mi tam zrobi krzywdę w... i w końcu ja będę nie, o... właśnie, zacytowałeś, właśnie wyrwałeś z kontekstu po prostu jedno zdanie właśnie, właśnie Wyrwałeś. Sam mówisz, zacytowałeś. Zacytowałeś fragment. Wyrwałeś fragment. Fragment z, po prostu z treści. On tak mówi. Będę mógł zostać sam na internecie i, i dawać filmy. To pokazuje o co w tym wszystkim chodzi. No. Mm -hmm. To pokazuje. Że on chce być jedynym chcę być po prostu, chcę wygryźć wszystko, tak? ludzie kochani, powiem wam tak i to też mogą potwierdzić moi znajomi byłem jedynym brzuchomówcą kiedyś na pewnym etapie w Polsce było to bardzo fajne, owszem i teraz słuchajcie znajomi chcieli się podpytać jak to się robi więc pokazywałem znajomym jak to się robi bo zawsze wychodziłem z założenia że konkurencja jest rozwojowa dobra konkurencja, uczciwa konkurencja jest rozwojowa nie zazdroszczę Nazarowi po prostu bo nie, zazdro nie wiem no może jakbym jeszcze w tej chwili sobie po prostu nie zastanawiam się po prostu nad jakąś możliwością czego mógłbym mu zazdrościć no mógłby na przykład faktycznie w szkole aktorskiej dawać prelekcje na temat na temat wchodzenia w kłamstwo do takiego stopnia jak on to wchodzi do takiego stopnia patologicznego, powiedziałbym wręcz, wchodzenia w kłamstwo, jak on to wchodzi. Mógłby, tak myślę, że tu, tu mógłbym mu może pozazdrościć takie umiejętności, bo jednak mimo wszystko zawód aktorski, wiecie co, słuchajcie, to jest jednak ciężka robota, dlatego na przykład przed jakimkolwiek spektaklem odbywa się masę prób, aktorzy się uczą tekstów, roli itd tak, dalej, i tak dalej, żeby jakby tworzyć tą rolę, czyli tworzyć tą iluzję tej jakiejś postaci, to jest ciężka robota. Ten facet po prostu siada przed kamerą i szyje, i jedzie z koksem, po prostu i od niego mogliby się oszuści uczyć, od niego mogliby się aktorzy uczyć, Morawiecki mógłby się od niego poduczyć. U mógłby się poduczyć. Mógłby. Mnie to dotknęło. I mnie to dotknęło właśnie w 2020 roku. Z tym się z państwem dzielę, ponieważ to jest pewien etap hmm. mojej pracy na tym hmm. kanale. I jestem tak jak mówię, dumny, hmm. że pomimo tych ataków, pomimo tego, że nieraz mnie serce o że człowiek chciałby się, Znalazłem w sobie w siły... No widzicie, no widzicie, słuchajcie, fa facet po prostu robi z siebie beksalale, no. No który dorosły, dojrzały człowiek po prostu robi z siebie coś takiego, słuchajcie. Nie wiem. Powiem wam szczerze. Nie wiem, jako facet wam teraz powiem, mnie coś takiego brzydzi. No ja nie lubię rozpłakanych bab, że tak powiem, starych. Takich po prostu i takich, takich facetów tym bardziej, no. No po prostu to słuchajcie, mnie to się robi niedobrze na samą myśl. Po prostu. No, no to czy, te, czy to jest facet? Słuchajcie, on cały czas robi po prostu takie podchody emocjonalne, jak jeden biedny, skrzywdzony, serduszko i cukier mu wskacze. Och jej, aż się rozpłakał. No kurczę, Szymon hołownia normalnie. Dzięki wiedzy po mojej prabaty. Teraz matki. Które się tym zajmowały. Teraz zaczyna się ta masturbacja, po prostu teraz wychodzi, o co temu człowiekowi chodzi. Wiecie, że ja pół żartem, pół serio nazywam czasami, mówię o sobie słynny polski Jasnowic, bo tak mówią o mnie media, i zawsze jest to z uśmiechem. Zawsze jest to pół żartem, pół serio. Bo jestem skromnym człowiekiem. Nigdy nie nazywałem się, nie mówiłem, żebyście mówili do mnie mistrzu. Nie piszę sam sobie do siebie w swoich komentarzach mistrzu. Nikt mnie nawet chyba na moim kanale nigdy mistrzem nie nazwał po prostu nic z takich rzeczy. A u niego całe te wszystkie komentarze, które on sobie sam pisze to mistrzu Nazarze, mistrzu Nazarze, mistrzu Nazarze, wielki mistrzu Nazarze. I teraz posłuchajcie. Teraz zobaczcie, jaka to jest po prostu narcystyczna masturbacja. To, co robi on w tej chwili na tych paru zdaniach, gdzie cały czas podbija, jaki to on jest wspaniały, wielki ach. Ach, ach! Wróżbiarstwem. Siły pokoleń. Och. by to znieść, <laughs> udźwignąć i nagrywać Państwu. Siła pokoleń. To pokazuje moje prawdziwe mistrzostwo, o. tak? Prawdziwe mistrzostwo. Ale proszę posłuchać, co powiedział. Jeszcze trochę jakby yy, ja cofnę, żebyście się Państwo wsłuchali. Pokaż całość. Przepraszam, musiałem sobie kawę złapać. Bo to wszystko prawdopodobnie kręcone jest w tym Ten film. Proszę posłuchać. Posłuchajcie, Ja powiem Wam szczerze, nawet zastanawiałem się, że chyba by znacznie no. za to, żeby go ktoś zbadał i pokazał, i pokazał e, jego prawdziwą lokalizację. Bo to wszystko prawdopodobnie kręcone jest z piwnicy. Tam nie ma prawdopodobnie. Komentarz, o co chodzi z tą prawdziwą lokalizacją. Na tym wideo pokazałem Wam, że rzekomo moje wideo to jest proste ustawienie. Wciskałem taki po prostu, zrobiłem taką iluzję, jak on robi, że no ja niby nadaję z Koloseum. I YouTube pokazał taką chmurkę, że film jest z Koloseum. On to robi bardzo często, pokazując, że albo jest z Gdańska, albo z Gór Świętokrzyskich nadaje te swoje filmy. I tak jak ktoś stwierdził, wychodzi na to, że po prostu no z Gdańska do Gór Świętokrzyskich przenosił się w pół godziny. Tak. To jest dwie minuty, żeby z, w razie czego zlokalizować tego człowieka. Mamy jego IP, mamy jego IP, bo popełnił pewne błędy. Wysłał e-maile. Dlatego też, uwaga, jak nie wie, po prostu on, on, on doskonale to wie, nie odpowiada na e-maile tak prosto, ok? Dlatego, że on domniema, że ktoś może po prostu czaić się na jego IP. Tyle w temacie. To nie istotne. No istotne, istotne, bo to do troszeczkę wygląda jak piwnica, opierzy, no. Do zwierząt. To wygląda trochę jak piwnica. Niestety, pokazałeś tam potem drzwi, pokazałeś kurnik. To trochę wygląda jak piwnica, no. Pamiętacie w filmie? Wstałem do zwierząt, wybudzałem kury, szedłem, pokazywałem zwier... kury, konie, psy, koty. No, kochani, tak nie może być. Oj, to w taki sposób, jak ty to pokazałeś, za pomocą zmontowanego wideo, to ja się mogę przejść po całym berlińskim Zoo i pokazać szympansy, słuchaj, pokazać tygrysy i powiedzieć, że są moje. Okej. Okay? Tak jak to pokazałeś. Już nieważne, czy ty masz zwierzętka, czy nie, Hitler też lubił psy. Okej, okay? Hitler też lubił psy. To nie ma akurat w ogóle o niczym nie świadczy. To może nawet powiem Ci szczerze, świadczyć o jednej rzeczy, bo bardzo wielu ludzi, którzy tak są za zwierzętami, z reguły nienawidzi ludzi. Taka jest też częsta statystyczna sytuacja. To nie ma znaczenia. Jakby formą, którą pokazałeś, montowanym wideo, to słuchaj, to ja mogę zrobić wszystko, ok? Ja mogę zrobić też wszystko. Ja mogę pokazać, słuchaj, że ja mieszkam w Willi. Ja mogę pokazać, że ja mieszkam, że mam Ferrari, słuchaj. I mogę pokazać, słuchaj, że mam tygrysa, lwa, małpki. Papugi. Tak jak ty to zrobiłeś, to po prostu wiesz, co każdy Łoś potrafi. Moje, 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 moje dziewięcioletnie dziecko y, robią sobie różne rzeczy na internecie z koleżankami, po prostu tam sobie w, w różne montaże jakie się robią z Gierek, nie Gierek. Potrafi lepsze montaże robić, przynajmniej bardziej wiarygodne. Ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To był komentarz po prostu a propos tego, jak pokazujesz te różne miejsca, z których nadajesz. Ukrywając tak naprawdę swoją prawdziwą tożsamość i prawdziwą lokalizację, bo się boisz. Bo się boisz, po prostu ty dobrze wiesz, że z czym to się je, jakby prawda się okazała publiczną. Ja powiem. Groźby karalne pojawiały się kilka No godzin. tak, tak. Pokaż mi, która to. Nie będę o innych. Rzeczach Och, O innych rzeczach. Nie... O innych rzeczach jeszcze nie będziesz wspominał. No tak implikuje, że jeszcze coś innego było. Mm, mm, mm. Pokaż mi te groźby karalne, ale pokaż je w całym kontekście, dobrze? Pokaż mi w całym kontekście, bo weźmy. za przykładu wam, zróbmy jakiś taki żart. Mamy tutaj jakąś treść, tak? Posiadam kanał, czyli was. To jest pierwsza treść, którą zmontowałem na bieżąco. Naprawdę zyskał sympatyków. Znajdźmy teraz, tu byłoby gdzieś Wojciech Glantz, by było wpisane, to bym zrobił naprawdę, zyskał sympatyków. Słuchajcie, z tych paru zdań, tak jak on to robi, można już wyrwać coś z kontekstu i zrobić całą wypowiedź. Przekonałem się, że jestem bardzo sta dobrym stanowidzem i poważną chyba konkurencję, niestety... Och, jejku, Przekonał się Nie wiedział, jako jasnowidz, że jest dobry Dopiero się przekonał, że jest dobrym jasnowidzem Bo chyba sam To się self-delusion nazywa Po prostu samo oszukiwanie siebie Kiedy publikujesz wideo W którym jest wideo o wideo I na temat wyrwanego zdania Dobra, pojedźmy jeszcze kawałeczek Wiem, długie wideo, ale musiałem Musiałem Nie będę mówił bo ja się teraz chcę chwalić. No właśnie. Ale jednocześnie chcę wskazać, że to był jakby element mojego bycia na hmm. YouTubie. A to dlaczego element mojego bycia na YouTubie? Ale powiedziałeś, że nie będziesz mówił. Ale mówisz, nie? Jak jesteś wspaniały. Dobrze, no zobaczmy. Mhm. Mój kanał uzyskał dotychczas 8812. Subskrypcji. Argument ad Z czego numerum. się cieszę, jestem dumny, bo to dopiero od 3 sierpnia, sierpień, wrześniu, październik. O, teraz ciekawa rzecz nadchodzi. 5 miesięcy, pracy. Ciekawa rzecz nadchodzi. 2 miliony, dwa miliony wyświetleń. Argument ad numerum. A on po prostu on ma już zbliżoną do mnie liczbę subskrybentów. Mm -hmm. A wyświetleń ma ile? Mm -hmm. Trzeba to zobaczyć. Ma kanał od 21 października 2008, czyli od 12 mhm. lat i wyświetleń ma no nim wiele więcej. 2 miliony 200. 000... Okej, okay, no to widzicie argument ad numerum i kompletnie fałszywa logika, którą on cały czas wsadza w każde swoje wideo, w każdą swoją treść, fałszywa logika. Jego kanał oficjalnie istnieje faktycznie od tam października czy września, tak? Sam powiedział, sam pokazał. Zresztą sam już tam między wierszami powiedział, od kiedy jest w ogóle istnieje. Tak, na tym przestrzeni tego czasu zyskał sobie ilość subskrybentów, bo przede wszystkim pierwsza doza subskrybentów to były fałszywe jego konta, pobudził algorytmy, algorytmy zadziałały i zaczęły przynosić po prostu więcej subskrybentów. Tak to działa. Odwołuję się teraz do mojego kanału, że mój kanał ma 14 lat. Tak, ma 14 lat. Oczywiście, że ma 14 lat, bo jak były YouTuby pierwsze się pojawiły, to też założyły, wielu z nas założyło sobie kanał. Ale mój kanał i moje, moje filmy, które zdobyły w tej chwili prawie, no dobra, dużą ilość, nie powiem, na razie sobie ukryję, dużą ilość subskrybentów, tak naprawdę zaczęły się w kwietniu czy w maju, jakoś tak. Kanał był przez ponad chyba 10 lat w ogóle nieruszany. W ogóle nieruszany. Ja nie, nie, nie pamiętam chyba, kiedy, kiedy ja coś tam, coś o tarocie kiedyś wrzuciłem chyba 10 lat temu i potem zostawiłem ten pomysł. Nawet mi się nie chciało go rozwijać, bo stwierdziłem, że nie warto. I on używa tutaj tej chorej, po prostu upośledzonej logiki. Więc albo robi z siebie idiotę i faktycznie. Po prostu robi z siebie idiotę, albo jest idiotą naprawdę, który nie potrafi wyciągnąć bardzo prostego logicznego wniosku. Albo, albo, wyboru dokonajcie sami. Ja jestem przekonany o tym, że jest to jednak mimo wszystko człowiek inteligentny, psychopata, który z pełną przedmedytacją i świadomością udaje przed wieloma widzami idiotę. Dlatego uchodzą mu pewne idiotyczne argumenty. Mój kanał faktycznie ma 14 lat i, nie, i ad numerum. To jest argument ad numerum, jakby ilość świadczyła o jakości. Znam. Ja nawet nie wiem, czy takie. Sprawdźmy z ciekawości. Ja muszę zobaczyć. Zobaczmy. O, właśnie, Marta XYZ. Znalazłem postać, która zaatakowała mnie na kanale, tak? Ten we wrześniu gdzieś. Rzuciła się o coś, coś tam zaczęła głupie, jakieś komentarze pisać na zasadzie: ach, jakie pan ma tam doświadczenia. Po czym? Ucichła, nie odzywała się, nie odzywała się, nagle się włączył Nazar i jakby jej odpowiedział. Słuchajcie, Marta, proszę bardzo, data 2020, tak? Nieistniejąca to jest następne alter ego Nazara. I akurat przypadkiem zupełnie na nią trafiłem w komentarzach. Dobrze, zobaczmy Joe Vitale. Ile ma na przykład? Bardzo znane nazwisko. Ile on ma, jeśli ma kanał w ogóle? Dobrze, no ma kanał. No, ok, no dobra, no to może, ale wiecie, to jest facet, który 30 lat. Wanna make beats like this? Zobaczmy. No, 127 tysięcy subskrybentów. E... Hi. Let it go. Nie, czekaj. Joe, it Joe, Joe, ja cię bardzo lubię słuchać, Joe Vitale, ale zobaczmy, kiedy on dołączył w 2007 roku. I zobaczcie, zobaczcie. No, 11 milionów wejść od 2007 roku, czyli no, 13 lat. I tylko 127 tysięcy subskrybentów ma Joe Vitale? Tak wielkie nazwisko na świecie? Tak znane nazwisko na świecie jak Joe Vitale ma tylko 127 tysięcy subskrybentów? No, właśnie o co chodzi? Właśnie o to chodzi: o argument ad numerum. Ilość nie świadczy o jakości. A ja akurat Joe Vitale materiały bardzo lubię i bardzo sobie cenię. Tak! Niektórzy mówią, że czasami może tam przesadza z tą prostotą pewnych rzeczy. No ale ma tylko 11 milionów wejść, to ma taką jedną piątą tego, co ma nazar. To znaczy, że nazar to już w ogóle jest lepszy niż do White, ale to cały świat powinien o no, tym nie wiedzieć. Dobra, mam nadzieję, że rozumiecie. Ad numerum. Poszukajcie w ym, tak zwanej logice, poszukajcie, co to jest ad numerum. Jedziemy dalej. 7322. Przepraszam, 2 miliony 270 tysięcy. Dobra, 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 subskrypcji się nie Dobra, dodamy, no to bo... skoro taki wielki kanał, no to zróbmy jeszcze dla żartu. Siostry Godleskie. Siostry Godleskie, zobaczmy, zobaczmy, jest, masz, aż ciekaw jest to normalnie. Siostry Godleskie, okej, okay. 100 tysięcy subskrybentów. Wow. wow, 13 lat, 13 milionów wejść. Siostry Godleskie. Skoro ich filmy są tak powszechnie oglądane, tak powszechnie w takich ilościach, to one muszą być po prostu... No, ja 2,3 miliona wejść. O, to już tutaj nazar dostałby orgazmu na 20 najbliższych lat, po prostu przeżywałby orgazm. No taki zakalinoska tutaj ją też wyciągnąłem właśnie. 6 września 2020. Znamy już tą postać z poprzednich nagrań, nie? Czekajcie, schowaj, schowaj się tutaj, to panelek. Dobra, jedźmy. Pan Glantz teraz tych liczbę subskrybentów ukrył. Tak. Ale liczmy, że ma o tysiąc czy o półtora. Ale to tysiąca nie ma znaczenia, tysiąca, czy mam więcej. więcej ode mnie. Tu jest ten ból. Tu jest też nieporozumienie pewnego hmm. rodzaju, które polega na niezrozumieniu, że... Hmm. W Polsce mhm. jest tak naprawdę wielu jasnowidzów i wiele wróżek, których nie można wyzywać, że są do dupy, tak jak on to powiedział. No właśnie, niestety. Prawda jest... Przepraszam bardzo, trochę mi zatkało nos. Słuchajcie, prawda jest taka, niestety... Że do dupy to powiedziałem, że nie wiem, czy powiedziałem o tobie, że jesteś do dupy, bo ja nie oceniam ciebie jako jasnowidza. Ja ciebie oceniam po prostu jako cwaniaczka internetowego. Dla mnie nie jesteś jasnowidzem, więc tutaj nie wchodzi w sprawa w ogóle jakiejkolwiek konkurencji z tobą, bo jesteś oszustem, po prostu krętaczem, naciągaczem, manipulatorem, bez twarzy, po prostu ukrytym trolem, awatarem. Nie pamiętam, nie przypominam sobie, żebym pluł. Wielokrotnie nawet na swoim kanale mówiłem, że oglądać innych. Nawet słuchajcie, no po Jackowskim po prostu tak. No, na, powiedziałem mu tam raz po prostu na swoim jednym wideo, że, 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 że jest dla mnie burakiem i że go nie lubię. Ale mimo wszystko, sami dobrze wiecie, wielu moich widzów, którzy są ze mną od początku. Wiedzą, że bardzo wiele razy mówiłem, żeby oglądać różnych, oglądać różnych i wyciągać swoje własne zdanie. Więc tutaj Nazarek wykręca wszystko kota ogonem. Prawdę mówiąc, pokazuje dokładnie o co jemu chodzi. O co jemu chodzi, bo te hasła typu, że on jest jedynym, pierwszym jasnowidzem w Polsce, w ogóle, w ogóle, w ogóle, które się pojawiają en masse, że tak powiem. Cały czas podbijanie, jaki to po prostu wszystko mu się sprawdziło, jaki to on jest genialny, jaki w punkt, jak on to określa i tym podobne rzeczy. Cały czas pompowanie. Pokazuje wam właśnie w tym wideo. W tym wideo pokazuje wam właśnie, kim jest i o co mu chodzi. Jemu chodzi o to, żeby być jedynym i wykończyć brudnymi środkami każdego. Więc jak się odczepi ode mnie, to wejdzie na Jackowskiego. Jak Jackowskiego odczepi, to wejdzie na Arona. Za chwilę już wszedł na Atora. Więc o to właśnie chodzi. Chciałbym, żebyście to zauważyli. Ale wiecie co? Nie wierzcie mi na słowo. Nie wierzcie mi na słowo. Powiem coś właśnie paradoksalnego. Oglądajcie jego wypociny Żebyście mieli wreszcie swój prawdziwy obraz tego, co się dzieje. Wtedy dopiero dostrzeżecie. O, ale oglądajcie, słuchajcie uważnie, i sprawdzajcie linki, sprawdzajcie komentarze, tak jak wam sugerowałem. Jedźmy dalej! Bom! Na swoim kanale wielu którzy nie mają kanału, tak jak ja nie miałem do 3 sierpnia. Bo Ciebie nie było. Ale pracują świetnie, pomagają. Weź... Bo Ciebie nie było drogi na zarze do 3 sierpnia. Nikt w branży o tobie nie słyszał. Nikt w branży o tobie nie słyszał. Niestety tak się składa, drogi nazarze, że mam paru znajomych, którzy naprawdę w tej branży siedzą od ponad 30 lat i wręcz po imieniu, nazwisku znają po prostu tysiące ludzi w Polsce. Nikt cię nie znał do tego sierpnia. Nikt nie wiedział o Twoim istnieniu, bo ty nie istniałeś, ciebie nie było. To jesteś stworzoną fałszywą postacią, myszką miki YouTube'ową. Weźmy na przykład panią Lidię Wasik, albo Wasiak, już nie pamiętam nazwiska, która udziela się na moim kanale, mam ode mnie pozwolenie, żeby pisać swoje wizje. No to tak, jeśli pani Lidia Wasiak jest osobą prawdziwą, to prędzej czy później doczeka się ataku ze strony Nazara, bo on to sugeruje, że my oczywiście, że to ja plus oczywiście jakaś kobieta z mojego kanału. Skłócimy ich ze sobą, tak? Skłócimy ich ze sobą. Jakby sugeruje po prostu to, że ktoś, że my, ja, ja w ogóle jestem w stanie na to wpłynąć, żeby on się skłócił z panią Lidią. Więc powiem pani Lidii tak, jeśli jest prawdziwą osobą, no to niestety doświadczy prędzej czy później ataku ze strony Nazara, obrzydliwego, naz bo to jest jego sposób postępowania. Tak samo jak twierdził, że Jackowski jest jego przyjacielem, że się znają od lat, a teraz zaczął sobie po nim jechać. Po przyjacielu. Dziękuję za takich przyjaciół. O prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czyli jak panu Jackowskiemu coś nie wyszło, to powinien stanąć po jego stronie. Ale nie, dawaj jechać i że tak powiem. No, jak po kobyle. No więc pani Lidio, jeśli jest pani prawdziwa, to doczeka się pani hejtu z jego strony, doczeka się pani obrzydliwych wyciągania, pani różnych informacji prywatnych. Proszę uważać na to, co pani mówi. A jeśli pani nie jest prawdziwa, pani Lidio, to niech pani w głowie temu Nazarowi powie, skoro pani w tej głowie Nazara siedzi, wymyślona, urojona, to niech mu pani powie, żeby się walił. Mi dawała wizje, które się sprawdziły, więc jest mało tego. O, ja o, będę... o, to jest ciekawe. Świetnemu, jedynemu super jasnowidzowi w Polsce, Boszkowi Nazarowi, któremu będziemy niedługo stawiać złocone pomniki i tym pomnikom pokazywać zdjęcia i będziemy mu się kłaniać w pas albo poniżej. Pani Lidia dawała wizję. Właśnie że to jest takie ciekawe, nie? Tobie dawała wizję. Ja rozumiem, można skonsultować z kimś wizję, można, można, ja to robię. Mam też swoich znajomych, którzy po prostu robią pewne rzeczy, dyskutuję czasami, czy, 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 czy co myślą o moich jakichś rzeczach, ale dawała ci wizję. Z tego co wiemy, Korzystasz z moich wizji, korzystasz z wizji Jackowskiego, korzystasz z wizji Astyli, korzystasz z wizji innych. Już jesteś znany na rynku jako ten, który kradnie. Tak? Jesteś znany na rynku jako ten, który kradnie. Więc prawdopodobnie pani Lidia niczego ci nie dała, jeśli jest prawdziwą osobą. Jeśli ci dała, no to, no to tylko czekać, aż zaczniesz po niej jechać, bo to jest twoja natura. To wyjdzie z ciebie, Nazarku. Cze, Dobra. Mm -hmm. chciał mm -hmm. z nią podjąć współpracę. <Natural Fourbrigadeu> ją proszę już z tego miejsca, by uważała, mm. żeby i yy, ją, yy, 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 tak jak Go i Magera, czy Iza yy, Kalinowską, żeby ją yy, ze mną nie skłócono. O o o, 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 żeby ją ze mną nie skłócono. Widzicie, co on robi? Sugeruje, że ja w ogóle ktokolwiek jest w stanie skłócić jego, no przecież są przyjaciółmi, prawda? No to jak ja mogę skłócić przyjaciół? Albo ktokolwiek zresztą. Więc on już to sugeruje, on już to sugeruje. Więc jeśli jest to prawdziwa postać ta pani Lidia, nie chce mi się sprawdzać, bo to za dużo tego. Dzisiaj po prostu miało to być pół godziny wideo, ale zrobiłem. Dobra, zrobiłem po prostu konkretnie, tak. No to jeśli jest to prawdziwa postać, to po prostu tylko czekać, aż zacznie sobie po niej jechać. Tak jak pojechał po Bogumile, tak jak pojechał po Eli Lasocie po prostu i tak dalej, i tak dalej. Gogmajer czy coś tam, myśmy też go już sprawdzali. Izę Kalinowską, która niestety nosi... Ha, Boże święty, nosi nazwisko. Kurczę, że tak powiem, mojej części, mojego rodu. Chryste, panie. No mam nadzieję, że ona jest po tych Kalinowskich, co to, to raczej Kaliniaki były. No dobra. Nie będziemy tutaj sobie wypominać hetmanów w rodzinie. Dobra, jedźmy dalej. Kręgosłup. Mam plan bo. O, ma mnie. plan. Mm. Więc. Y I od niej zależy, czy się zdecyduje na to, czy nie. No tak. Mhm. Bo trzeba pracować dla Polski. O! Dla Polski. O! My wiemy. Ona i ja. Za Polski. Mm. Więc. Jakie łupy. Ją... Trzeba po prostu byście mieli spektrum szersze byście. Jezu, no jak Morawiecki. Narodowa kwarantanna, kurczę. Dla Polski. Boże. Boże, widzisz i nie grzmisz. Mogli więcej, więcej po prostu zobaczyć. Bardziej się przygotować dzięki mm -hmm. temu. Moje sukcesy na kanale. No. Oprócz tych ataków, tego wszystkiego były sukcesy, to tylko pokazuje rzeczywiście mistrzostwo, o. że człowiek potrafił wznieść się ponad ataki, wznieść się ponad hmm. cierpienie, wznieść się ponad... No właśnie, ataki. pokazujesz dokładnie, tak się wzniosłeś, że brniesz po prostu w kłamstwa coraz dalej, brniesz, po prostu publikujesz następne wideo z następnymi kłamstwami coraz dalej. Po prostu kłamiesz jeszcze bardziej, jak przykręcone, po prostu jak małe pięcioletnie dziecko, które kłamie i się przykręci, że tak powiem, za, zacznie się je przypierać do muru, to kłamie jeszcze bardziej, aż się zaczyna w pewnym momencie gubić. To jest problem psychologiczny. Słuchajcie, są pewni tacy dorośli ludzie, którzy z tego, powiedzmy, etapu nie wyszli. To można leczyć, to wymaga terapii. Tutaj pokazuję, jakim on jest wielkim mistrzem, jak wielkim jest, jak wielkim jest. Po prostu implikuje to cały czas, aż do zżygania. Przepraszam. Emocje, a wykonywać właściwie swoją pracę, tą, na której widzą, zależy. Tą pracę... O właśnie, przepraszam, ale tu muszę wrzucić komentarz jako Polak. Nie tą, tylko tą. To się dotyczy również Kaczyńskiego. Mowa jak u Kaczyńskiego. O tą polską, mowę. Tą się mówi, tą, nosówka, tą, tą. Jak umiesz francuski, to powinieneś to zrozumieć tym bardziej trem pont au touratoire OK? ton więc nie mów że mówisz francuski bo jakby mówisz po francusku bo jakbyś znał francuski to byś powiedział ton a nie tom Polską. która może przynieść tylko dobre owoce co się, co się posprawdzało? się ja Uwaga. powiem tylko te rzeczy które grosy finale finał Warto choćby posłuchać tego filmu z mojego kanału. Z 28 października 2020. Okej, okay. film z 28 października 2020. Dotyczy się przepowiedni rzekomo związanej. Jego, jego, jego żony, jako pierwszy w ogóle Jasnowic w Polsce, powiedział o prawach antyaborcyjnych. I przepowiedział to, co się będzie działo. Otóż, moi drodzy kochani, na moim kanale, tak jak wiecie, wszystkie filmy są dostępne. Wszystkie filmy są dostępne. Ja w tej chwili porządkuję, po prostu robię opisy, gdzie takie oznaczniki czasowe przy różnych swoich tych wcześniejszych filmach, bo tego nie robiłem. Moja przepowiednia dotycząca praw aborcyjnych, że się zmienią, była w okolicach bodajże czerwca albo lipca. Ok? Jest to do znalezienia, nie zginie, zostanie, może zostanie po prostu lada moment przeze mnie dopisane, bo ja przesłuchuję swoje stare materiały w tej chwili, bo nie pamiętam wszystkich po kolei. Za dużo po prostu tego jest, żeby pamiętać że dokładnie o której minucie człowiek coś powiedział. Była przepowiednia dotycząca po prostu zaostrzenia praw aborcyjnych, i była to przepowiednia w czerwcu, w lipcu. I on po prostu. Troszeczkę później publikuje swoją wizję, twierdząc, że był pierwszym jasnowidzem w Polsce, który to przepowiedział. Nieprawda drogi kłamczuszku, wziąłeś to ode mnie, bo wiem, że jesteś moim wiernym słuchaczem. Witajcie moi drodzy, tu nazar, Karot Ibrahimow, wasz tarocista, jasnowic, przyjaciel. Hmm. Dwa zdarzenia dzisiaj. Pierwsze chodzę jak kulawy. <laughs> lewej nodze, takim jest kurcz w nocy złapał, że się aktualizm. Znowu robimy z siebie kalekę. ...nie mogłem. Ból niesamowity i mnie do tej pory, słuchajcie, nie odból. Przejdę ja trochę też szybciej. nie wiem, kto przyjeżdża, kto, kto jest. No tak, przechodzisz trochę szybciej, żeby nie pokazać całej treści, prawda? <grytanie> Nawet w swoich własnych wypowiedziach. ...powied o wyroku Trybunału Konstytucyjnego o, Ból, fragmentu z mojego filmiku pod tytułem Strike kobiet o wyroku Trybunału Konstytucyjnego historia z życia wzięta temat aborcji Tarota okej, okay, okej okay. czyli znowu jest to film o filmie, w którym został chyba już modyfikowany tytuł jest to film z, no niestety no niestety Słuchajcie. A co jest jeszcze ciekawe, zatrzymam. Powiedziałem, że przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a na ten czas mm -hmm. nie było wiadomo, że pani, jak ona ma pani Duda, Kinga Duda, będzie zatrudniona przez prezydenta mm -hmm. w kancelarii prezydenta jako doradca. Mm -hmm. Na ten czas nie było wiadomo. To dopiero przyszły informacje później decyzje prezydenta. Nie wiem, jak Ale później, zaraz, zaraz tydzień czy dwa tygodnie. Później. Zaraz, zaraz. Ale ja już to. Zaraz, zaraz, zaraz. To, co mówił, to troszeczkę jakby o czymś zupełnie innym. Coś mówił o sobie bliskiej prezydencji, do prezydenta, że się objawi w mediach społecznościowych, ale, ale zaraz to, jakby tutaj te dwie sprawy się nie łączą. Wyczułem, i dlatego powiedziałem, ktoś przy prezydencie, ale później uszczegółowiłem. Proszę posłuchać. ubraną i jedną, i drugą, i matkę, i córkę, nie wiem czemu, na biało, do hmm. No tak, na tym zakończyliśmy. Czekajcie, spauzuję, nie musi się to pojawiać cancel. Cancel? Nie, nie hałasuj mi tu. Ej, halo. Pizza A, nie, nie chcę robić takiego kawałka jak gdyś. E, e... Słuchajcie, podsumowanie po prostu, w skrócie. Tak jak wam powiedziałem, zobaczyliście bardzo dużo, bardzo dużo zobaczyliście na tym wideo. Zobaczyliście moich komentarzy. Wiem, że wyszło to długie wideo, ale jest to wideo, tak jak powiedziałem, dla tych, którzy lubią prawdę, dla tych, którzy lubią. Pewne rzeczy sprawdzać. Musiałem to sobie zrobić sam dla siebie, a przy okazji nauczyć się troszeczkę bardziej obsługi programu Camtasia, który bardzo ładnie, bardzo ładnie pozwala kręcić to, co jest na ekranie, komentując jednocześnie. Można to skręcić po prostu materiał, który wyświetla się na bieżąco i komentować na bieżąco. Świetny program, polecam każdemu, kto chce zrobić kiedykolwiek jakąkolwiek prezentację. Jest to dobra, dobra, rzecz, dobra rzecz. Naprawdę dobry program. Nazywa się Camtasia. Nazywa się Kamtazja. Polecam serdecznie. Dobra. Na dzisiaj to koniec. Miało być krótkie wideo, ale no niestety nie dał rady. Konkretnie chciałem Wam podać konkretne wideo. Dobra.